Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. Naszego dzisiejszego gościa, jak sądzę, przedstawiać nie muszę, no ale dobrobyczaj nakazuje powiedzieć chociaż dwa zdania, więc powiedzmy, że dzisiaj gościmy pana Jacka Bartosiaka, specjalistę w dziedzinie geopolityki i geostrategii, założyciela Ośrodka Myśli Geopolitycznej Strategy and Future i myślę, że wolno mi powiedzieć, że człowieka, który zrobił właściwie więcej niż ktokolwiek, żeby zdemokratyzować w Polsce debatę nad polityką międzynarodową i obronną przy wszystkich zapewne wadach i zaletach tego stanu rzeczy, ale o tym sobie jeszcze zapewne porozmawiamy. A jak chcielibyśmy o tym porozmawiać, co sobie po tej rozmowie obiecujemy? Zgodnie z naszą tradycją powiem nieco anegdotycznie. Nikolas Spikman, autor z całą pewnością bliski naszemu gościowi, napisał pod koniec życia, bo niestety żył bardzo krótko, że w drugiej połowie XX wieku kluczowym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych będzie Japonia. I nie byłoby w tym nic dziwnego. Dzisiaj właściwie każdy się z tym zgodzi, gdyby nie fakt, że napisał to kilka miesięcy po Pearl Harbor. Kiedy taki pogląd wydawał być się nie tylko kompletnie nierealistyczny, on się wydawał być wręcz bluźnierczy. Dla ówczesnych amerykańskich uszu, ale my właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać po spajkmanowsku. Nie dla pokrzepienia serc, nie po to, żeby schlebiać utartym poglądom i opiniom większości, tylko po to, żeby rozmawiać, analizować śmiało i otwarcie bez tematów tabu i bez taryfy ulgowej. No i cóż, jak zacząć? No starzy dyplomaci mówią, że jak nie wiadomo, jak zacząć, no to dobrze zacząć od podziękowań. Więc ja bym chciał podziękować. Panu Jackowi Bartosiakowi za to, że się do nas odezwał, że zaproponował nam tą dyskusję i tym samym pokazał, że nie ma żadnych obaw przed tym, żeby rozmawiać śmiało i odważnie. Więc dziękuję. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie panowie. Bardzo mi miło i rzeczywiście wysłuchałem i obejrzałem wasz podcast na mój temat, mojej najnowszej książki. Podesłali mi znajomi i było to bardzo świeże, szczerze powiedziawszy. W dużej części oparto o kwestie merytoryczne, o czytanie, co szanuję. I dlatego postanowiłem się odezwać. Jest to bardzo rzadkie w naszej wspaniałej ojczyźnie. I tyle. No i w związku z tym jesteśmy tu, tu teraz na tej rozmowie. Panie Jacku, dobry Zdejmujemy obyczaj. Rękawice, tak jak zaczynasz? Panie Jacku, obyczaj nakazuje też, żeby gościa przywitać, Pytaniem, które pokaże, gdzie się zgadzamy i gdzie między nami jest miejsce na merytoryczną polemikę. Pan jest zwolennikiem poglądu, że Polska powinna z Amerykanami grać. Co więcej, jest pan jednym z tych nielicznych głosów w naszej debacie publicznej, które nie uważają Stanów Zjednoczonych, Ameryki za jakąś nadprzyrodzoną siłę, której poparcie można sobie wymodlić i wymusić różnymi rytuałami, stawianiem pomników amerykańskim prezydentom, nazywaniem amerykańskich baz w Polsce fortem Trump i wielkimi fetami na część głów państwa amerykańskiego. I to jest w Polsce rzeczywiście rzadkość, za co wielki szacunek. Ale chciałbym zapytać pana, na ile w naszym kraju opłaca się takie wiosłowanie pod prąd. Ostatnie badanie CEBOS pokazuje, że w Polsce 76% obywateli jest przekonanych, że w razie zagrożenia dla naszych granic sojusznicy przybyliby nam z pomocą. Co więcej, Pew Research Center pokazuje, że jesteśmy najbardziej proamerykańskim i pronatowskim społeczeństwem na świecie. Więcej osób wierzy dzisiaj u nas w NATO i Stany Zjednoczone niż nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale też więcej niż w Korei. Kanadzie, czy nawet Izraelu. Dlaczego zatem i jak promować pański pogląd, że z Ameryką możemy grać, możemy Amerykę rozgrywać, możemy stawiać jej twarde warunki, skoro polskie społeczeństwo jest w swoim poparciu dla USA, NATO i przekonaniu, że USA i NATO tak bardzo chcą nam pomóc, jednomyślne? Okej, okay, doskonałe pytanie. I Oczywiście odpowiedź jest bardzo y, trudna do udzielenia. Jestem chyba zwolennikiem poglądu George'a Kennana, że jednak polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa o ile sam propaguje demokratyzację dyskursu na ten temat, a zwłaszcza kluczowych kwestii, to jednak pewne takie rozgrywki, którą tutaj pan proponuje, jak rozegrać sojusznika, bo nawet w najb najbardziej kochającym się małżeństwie negocjujemy pewne rzeczy. To nie jest tak, że są bezkosztowo. Tak, to jest właśnie realistyczna szkoła podejścia również nawet do małżeństw. No, musielibyśmy się oszukiwać, że nie dochodzą do, 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 do jakichś nie ucieramy czegoś, tak? To jest normalne. No, każdy ma swoje interesy, swoje światopoglądy, swoje postrzeganie spraw. I tak samo jest z Amerykanami, ale tu akurat rzeczywiście mniej bym, gdybym był politykiem prowadzącym politykę zagraniczną i bezpieczeństwa zwłaszcza, to bym chyba mniej na co dzień się przejmował tym, jakie uczucia mają obywatele. Hmm. Tylko, no, Mało bo to Nie, nie rozumieć niestety. Konstrukcji, struktury, oni się posługują emocjami. George hmm. Kennan Pisały, przestrzegał American Diplomacy, żeby tak nie bardzo, nie bardzo tak słuchać codziennie ulicy, co o tym sądzi, bo popełnia się wielkie błędy geostrategiczne. I tu też tak bym, 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 bym postępował, dlatego że to jest bardzo proste. W każdej relacji dwóch podmiotów politycznych, gdzie decydują przecież interesy, jak one się zachowują, to nie jest relacja między dwojgiem ludzi. A tam i a między ludźmi, i tak zresztą, bardzo często interesy grają pierwszą rolę w kluczowych momentach, no ale załóżmy, że mamy jakieś konstrukty wartości, prawda? Bo można mieć podobny światopogląd i, i, i wzajemnie wpływać na swoją sprawczość, no to między państwami zasadniczo nie ma takich, tak, nie powinno być takich, takich odczuć ludzkich. I nawet małe państwa wystawiają koszty wielkiemu mocarstwu które prowadzi politykę i oczekuje od tego małego państwa czy średniego państwa, że to, to państwo będzie realizowało politykę zgodną z oczekiwaniami wielkiego, to też płaci koszty tego, to ten wielki, bo na przykład nie musi najeżdżać wojskiem, albo nie musi tyle wydawać, musi robić coś innego i wszystko zatem jest przedmiotem negocjacji. Nawet mały negocjuje z bardzo dużym. To króciutkie pytanie uzupełniające w takim razie, bo no, czy nam się to podoba, czy nie, jednak żyjemy w społeczeństwie demokratycznym i w takiej hipotetycznej sytuacji um, Jacek Bartosiak, główny strateg RP, musiałby też się liczyć z wygłosowaniem przez obywateli A. i co więcej z olbrzymim oporem zdecydowanej części polskich elit, bo przecież nie tylko polskie społeczeństwo żywi te poglądy, ale także cała polska elita. Nie bałby się pan takiego hipotetycznego wygłosowania i pozbawienia możliwości wpływania na strategię, zanim się ona na dobre zacznie? Bałbym się, oczywiście, żebym się bał. Na szczęście nie jestem politykiem. Gdybym był politykiem, musiałbym być bardzo szczwanym lisem i prowadzić wielowarstwową, wielopoziomową grę, taką trochę nawet w oszustwo wszystkich po kolei. Ambasady amerykańskiej, samych Amerykanów, prawda, w Waszyngtonie, trochę opinią publiczną musiałbym manipulować dla dobra sprawy, można powiedzieć, tak? Musiałbym mieć spójność mojego obozu, nie wiem, tych 20 osób które mają wpływ na kierunek polityki bezpieczeństwa i tu musiałaby być szczelność tego kierownictwa państwa. Dlaczego o tym mówię? To jest bardzo ważne. Bardzo mi się podoba, że mamy od razu takie profesjonalne pytanie, i no, to już jest taki, prawda, dla dorosłych rozmowa, i to jest, to jest fajne. Mam nadzieję, że nasi widzowie zrozumieją, że nie musimy prawda, tych modlitewek odpalać na samym początku, prawda? E, e, I tak dalej. K kluczowa rzecz jest taka, że rzeczywiście wielkie mocarstwa czasami. Prowadzą politykę nie z rządem, tylko poprzez dominację pr informacyjną, prowadzą politykę przez społeczeństwo po to, żeby ten rząd po prostu musiał słuchać. I Amerykanie są w tym bardzo dobrzy. Uczyli mnie sami Amerykanie, że maksymalnym stopniem kontroli jest przekonanie partnera, słabszego partnera, ale wciąż jednak partnera, że jest absolutna tożsamość war świata wartości. I wtedy jest bezkosztowe prowadzenie, bo ten partner, to tak samo w relacjach międzyludzkich jest, sam się stara a priori tak przewidywać oczekiwane zachowanie. Mało tego, hierarchia wartości, opisuje to w książce w amerykańskim Gambicie, w takim podrozdziale, hierarchia wartości polityków tego podporządkowanego państwa sama się ustawia pod antycypowane, oczekiwane pragnienia mocarstwa dominującego, który ma tak wpływ pr statusowy, na postrzeganie decyzji danego polityka i jego karierę w kraju podporządkowanym, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. I to jest wypisz wymalu i przecierpę. Okej. nawet nie wadziło nas nam to, bo aż tak bardzo, dlatego że była jasność. Wstępujemy do NATO, do Unii, byliśmy 100% korzyści z przystąpienia do NATO, też można przyznać chyba, że 100% korzyści z przystąpienia do Unii, no ale historia się nie skończyła w tamtym momencie, tylko jedziemy dalej, tak? No, Unia już ma różne zabarwienia w zależności, że mówimy o rynku rolnym czy o innych sprawach przemyśle, klimacie, węglu Stany NATO okazało się być oczywiście bardzo na plusy, że była pełna jasność, natomiast okazuje się, że w ramach sojuszu właśnie się uczymy, też są różne interesy wynikające z, z odmiennej stawki ryzyka. No bo Amerykanie mają inną stawkę ryzyka, będąc w Ameryce Północnej, a inną my tu, będąc blisko Ukrainy i Białorusi, prawda? No i, i, i cała polityka powinna polegać na tym, jak Amerykanów zacią trochę używać Amerykanów. Używać Amerykanów do naszej polityki, a Amerykanie używają nas do swojej, no i na tym polega polityka, i dlatego jest taka mało cnotliwa, przyznajcie panowie. Tak? Na tym że jest taka okropna, a ludzie, którzy się tym zajmują, są najczęściej strasznie irytujący jako ludzie, tak? bo to jest taka manipulacja trochę. No. Mówi pan trochę gorzko jak Banville, że w reżimie demokratycznym się odnosi jeden rodzaj zwycięstwa zwycięstwo wyborcze ale jednocześnie rozumiem, że zachęca Pan nas do to czegoś... Prawda, za... To jest prawda, to jest prawda, jest bardzo celne I rzeczywiście na przykład nasza polityka zagraniczna w dużej mierze została przechwycona przez politykę krajową, w szczególności w roku wyborczym. Ja się nie znam na polityce krajowej, więc nie umiem nawet powiedzieć, co się wydarzy na jesieni. Absolutnie szczerze mówiąc nie, nie czuję się jakimkolwiek nawet ekspertem czy specjalistą, wręcz przeciwnie. Natomiast faktem jest, że percepowane są decyzje przez wynik wyborów krajowych i i to jest, to jest bardzo złe, bo nie powinno tak być. Ja chyba jestem jednak trochę stary pod tym względem, bo do mnie przemawia znów ten sam George Kennan. U nas, prawda, wychwalany pod niebiosa, no bo ten to pokonał Sowiety, stworzył konstrukcję kontainmentu powstrzymywania, natomiast nie czytali dokładnie chyba ci, co go tak wychwalają, bo on tak wcale nie, nie miał o tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej dobrego zdania, że powinny istnieć za bardzo. Nie, a czego ja oczywiście nie podzielam, no bo jestem związany tutaj z uczuciem, z ojczyzną naszą i staram się patrzeć przez jej interesy. I jak ja, i o rozszerzeniu NATO, George Kennedy. Tak, mówił, że tak, o tak, tak, rozszerzeniu NATO i, i tej takiej, taki, prawda, pan imperialnej czy konstruktywistycznej polityki amerykańskiej, czyli tej takiej rozszerzającej Imperium Amerykańskie, mhm. dobrotliwe do Imperium Amerykańskie, takie z naszej perspektywy zwłaszcza i limet poszerzania Limes, mhm. tak, on był temu przeciwny, no ale to wiadomo, no, trzeba już trochę poczytać. i, i tak. między innymi Ale i pisał też, że najgorszymi wrogami komunistów byli socjaldemokraci, i za to go lubię. Um, w sensie, ale... że pomimo reformizmu, tak? W sensie, że. że... Socjaldemokracji, tak. Znaczy, po prostu klasycznej hmm. socjaldemokracji. Um, tak, jak Nikita Chruszczow pojechał do Anglii i świetnie się dogadywał z torysami, a jak um, spotkał się z przywódcami Partii Pracy, to powiedział: A kto jest lewica, to w Anglii byłbym konserwatystą. Natomiast chciałem zapytać o coś innego, bo doradza nam Pan, nam, Polakom, coś w rodzaju takiej dyplomacji asymetrycznej, per analogiam do wojny asymetrycznej, to znaczy, dużo słabszy mograć dużo silniejszego. Czy przychodzi Panu na myśl przykład? Powiedzmy, z ostatnich 25 lat, kiedy dużo słabszy partner wmontował Amerykę w swoje problemy i ją w ten sposób ograł? No tak, Izrael to zrobił wielokrotnie. Nie hmm. zawsze i nie do końca. Dlaczego? Dlaczego to robił przykładowo? Oczywiście to wydaje się być wyświechtanym przykładem, ale on nigdy w Polsce nie jest opowiedziany do końca. Okay. Otóż Amerykanie pozwalają się często ogrywać przez mniejszych graczy, dlatego że zasoby amerykańskie, no przynajmniej do niedawna, były, są tak ogromne, że nie czują kosztów tego ogrywania przez długi czas. Tak. Hmm. A dla takiego mniejszego partnera jak Izrael to już jest bardzo duża różnica. Okay. Ale Izrael ma bardzo szczególny atut. Bardzo szczególny atut, ale ma też bardzo szczególne minusy dla wielkiej strategii amerykańskiej, dlatego że nie pomaga. My mamy dużo większe. Szczerze mówiąc, nasze, nasze atuty geostrategiczne są znacznie poważniejsze niż Izraela. Natomiast okay. na to, znacznie poważniejsze. Wystarczy zobaczyć w czasie Zimnej wojny. Izrael nigdy nie był w planach aby na to nie współdziałało, Wojsko izraelskie absolutnie nie było komplementarne. Prowadzili, Żydzi w Izraelu prowadzili swoją politykę zagraniczną w pełni właściwie, często wykorzystując siłę amerykańską, a już od czasu II wojny irackiej, a nawet też pierwszej, ale na pewno od drugiej przez długi czas. E, używali dla swoich potrzeb, e, prawda, takiej kubris amerykańskiej, o takiej pychy pewnej, imperialnej, tak, e, manipulowali, w innym i oczywiście można mówić o lobby, lobby żdowskim, o, o potencjałach... ewangelikalnym. E, oczywiście, oczywiście i to jest e, tak naprawdę szacunek, no bo tak omotać e, potęgę, żeby ona realizowała przynajmniej cząstkowo twoje interesy, to trzeba to umieć robić i to, chciałbym, żeby Polska to tak umiała. Mhm. Natomiast, no, to jest tak, 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 to, tak to jest. Można też dyskutować, no, ale Chiny są oczywiście wielkim państwem. Czy Chiny przez długi czas nie, nie realizowały manipulacji Stanów Zjednoczonych asymetrycznie i udawały asymetryczność w dużej mierze? Mm -hmm. Myślę sobie, że można się naprawdę sporo zastanowić, tak? Czy, czy, czy jakiejś większej liczby państw nie można przypisać takiej, takiej. Generalnie wszyscy próbują rozgrywać Amerykanów po to, żeby poczuć się bezpieczniej, mieć lepszy dostęp do rynku. I, i no, taka jest natura tej relacji. No, polityka, tak jak mówię, polega na wzajemnym manipulowaniu się trochę, no, a nie na jakichś tak uprzejmościach realnych. Okej, okay. to skręciłbym w nieco innym kierunku, bo Jakub podniósł problem, jakim może być demokracja. Ja bym podniósł problem, który pan sam podnosi w tej książce, i on nawet mi się wydaje być takim leitmotivem ostatniej książki, to znaczy, jak armia nowego wzoru zderzyła się z państwem starego wzoru. A, dobre. No właśnie, i to też naprowadza mnie pan, to jest bardzo ciekawe, naprowadza mnie pan na pomysł, jak mieliśmy może trochę rzeczywiście próżny, ale wydawał nam się realny pomysł zmanipulowania Amerykanów trochę w ten sposób, tak? Właśnie amerykańskim gambitem, czyli spowodować, żeby Amerykanie chcieli. Przeforsować reformę ku nowoczesności, ku armii nowego wzoru. To przede wszystkim w relacjach, to wam się spodoba, panowie. No skrżenie z paździerzem, nawet jeżeli chodzi o feudalizm, tak, który panuje w Wojsku Polskim w dużej mierze i styku polityki i wojska, to nawet powiedziałbym, bardzo postępowe mam poglądy pod tym względem. To tak a propos, że się nie da człowiek, tak naprawdę trudno człowieka zamknąć w jakimś, w jakimś no, pudełku, i chcieliśmy to przeforsować tak, w kierunku właśnie pójścia do nowoczesności, a uważaliśmy, że państwo polskie samo w sobie nie ma w sobie, polityka polska nie wygeneruje w sobie tego ruchu. Absolutnie. A jednocześnie pchając to, chcieliśmy odbrać Amerykanom, żeby pętla tradycyjna została jednak u nas i cały ten uda lub pozostał w Polsce poprzez stworzenie nowoczesnego właśnie semmitwy i inne rzeczy. Właściwie, no to wciąż nie byłem w stanie opisać tego szczegółowo, bo nie chciałem zanudzać oryginał książki mam 2000, stron, prawie wydawnictwo prawie mnie zabiło. W końcu miałem, miało 500. No wiecie panowie, jak to działa, więc musiałem skracać znacząco, ale, ale faktem jest, że, że to był taki pomysł, jak wyrwać się z z, z peryferyjności właściwie. Na pewno w, te, w, tej, w tej materii, przy pomocy wylewarowania źródła Patron, klient, że patron zmusza, a jednocześnie jakąś tam w procesie udało się uzyskać autonomizację, tak? która dałaby możliwość realizacji polityki, która nie byłaby wprost zależna od Stanów Zjednoczonych, które będą miało wiele frontów prawda, w, w tych czasach transformacji Eurazji. No mniej więcej coś takiego. To jest w ogóle właściwie też zagadnienie dla, dla ludzi o poglądach postępowych, szczerze powiedziawszy. Bo to, to jest kwestia pewnej rewolucji, tak. To znaczy, jak spowodować zmiany, przejście z jednego paradygmatu do drugiego, funkcjonowania państwa bez no, jakiegoś takiego siłowego rozwiązania, czy bez, czy z takim no, przełamaniem kulturowym, no, rewolucji kulturowej nawet można powiedzieć, tak? Rewolucja od... bez rewolucyjnych konsekwencji, jak Ja na przykład funkcji. się odbiłem od tego, odbiłem się od tego, bo jestem prostu słabym też pewnie politykiem. Mhm. Nie miałbym zresztą aspiracji, natomiast faktem jest, że uważam, że to jest niezbędne w Polsce, bo mhm. niezbędne w Polsce ten twar, ostry przełom jest potrzebny w Polsce pod tym względem, bo inaczej nie, nie, nie nie damy rady, no tak to mówią, moim zdaniem. Okej, okay, to ja pójdę ja... tym tropem i, i zadam to pytanie, które chciałem zadać, nieco pana ciągnąć za język. i, i Panie Marcinie, i pokazując... jeszcze... mhm. Panie Marcinie, bardzo przepraszam, ale coś chciałem powiedzieć, może to będzie żywe dla. Jeszcze chciałem dokończyć rozmowę o tym. Ja tutaj, tu gdzie je nagrywamy, gościłem czołowych polskich polityków, pokazując im prezentację arminowego wzoru. I oni to są inteligentni jednak ludzie, tylko tak, to teatrum, później, które w telewizji widać, to sprawia wrażenie, że są trochę tacy, prawda? Mm -hmm. Natomiast oni wszyscy mówili, Paniacku, czy tam Jacku, jeżeli się znamy, paniacku, to nie jest armia nowego wzoru, to jest państwo nowego wzoru i to nie przejdzie, bo, bo to podważa fundamenty, na których stoi, nie wiem. Partia rządząca, funkcjonowanie systemu publicznego itd., itd. Mm -hmm. nie ma, nie ma, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ma, tego się chciałem mógł chłopak, Fajnie się pan stara, fajnie jest, jesteśmy inteligentni, wiem o co chodzi, ale nie. Tak? Mm -hmm. I tego się chciałem uchwycić, bo moim zdaniem tego zabrakło w książce. To znaczy idealnie ja bym widział rozdział tej książki, który by odnosił się do tego zagadnienia. I tu użyję strzelistej analogii historycznej. Jak Prusacy przegrali pod Jeno i Auerstedt i zobaczyli Francuzów w Berlinie, tak. to stwierdzili, no dobra, coś trzeba zmienić, ewidentnie nie idziemy w dobrym kierunku. I tak. Scharnhorst i Gneisenau powiedzieli, robimy armię nowego wzoru. Tak by było wzorowaną tak. na tej, która nas podbiła. Edukację. Ale, no, dokładnie. Ale na nic byłoby ich dzieło. Tak, gdyby jest? von Stein nie przyszedł i nie powiedział: A ja zreformuję administrację. Tak gdyby von Humboldt nie przyszedł i nie powiedział: A ja zreformuję tak, naukę tak, i tak. wprowadzę geografię jako obowiązkowy przedmiot w szkole. Tak, I gdyby tak. Hardenberg nie powiedział: A ja panowie przebiję was wszystkich, zniosę pańszczyznę tak. i otworzę szeroko drzwi do kariery ludziom wszystkich tak. stanów, przede wszystkim wykształconym mieszczanom, bo tam jest potencjał i oni będą przyszłą kadrą, przyszłą elitą. Tego narodu. I przyznaję, że tu mi tego zabrakło. To znaczy, gdzie, zdaniem Jacka Bartosiaka, powinno być ulokowane Centrum Zarządzania Strategicznego, skoro go nie ma, i jak my mamy, wzorując się na najlepszych, podpatruje Pan chociażby Anglosasów, uruchomić u nas jakieś procesy elitotwórcze. Tak, to jest doskonały argument, Panie Marcinie. Naprawdę pełen szacunek, dlatego że rzeczywiście Prusy no. W upadku, chociaż takim niecałościowym, ale jednak w upadku, sięgnęły do, do takich właśnie ludzi i do takich pomysłów, tak zmieniając absolutnie funkcjonowanie tego państwa i, i otwierając dla całej rzeszy ludzi możliwości. Moim zdaniem to jeszcze 100 lat później, a nawet i teraz konsekwencje Niemcy odbierają pozytywne. Już później Niemcy, prawda, po zjednoczeniu wcześniej, plusy tej siły, tej, tej siły, ale też no, nowoczesności. Rozwoju społecznego, też oczywiście, właśnie poszerzenia puli ludzi, którzy mogli korzystać z owoców rozwoju, co jest bardzo, co jest bardzo ważne, żeby państwa politycy umożliwiali w odpowiednim momencie, uruchamiali, tak, cieli te przeszkadzające interesy. No, jest jednak jakiś rozwój i, i te, te spetryfikowane naleciałości, które blokują, powinny być cięte przez władzę polityczną, dla samego rozwoju, tak, to uważam. I, I oni to zrobili. Yy... Ja bym moja książka, jak tak, to zrobić no, u nas? No, no właśnie, moja książka o tym. Yy... Zaproponowałem w kilku momentach. W wojsku na przykład. Tak? Kultura debriefingu, mówienia prawdy, yy, relacje międzyludzkie, zniszczenie feudalnych zaciąłości. Zaproponowałem też trochę jako taką wizję trochę idealistyczną w edukacji, w tym rozdziale o Kapitan Bomba i, i, i reszta. Jak, no, na przykład sprowadzić ludzi z zachodu, którzy mają lepsze wzorce akademii, gdzie nie ma tego knucia feudalnego, które u nas jest powszechne, i żeby oni mogli sami się rozgościć i zagospodarować bez tych polskich naukowców, tak, żeby im przeszkadzali na początku, tak. No, bo ja nie, ja nie wiem, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to zrobić. To jest prawda, słuszna diagnoza panów, że zatrzymałem się w pół drogi, bo ja nie wiem poza tym, że wiem, wydaje mi się, w jakim kierunku sztuka wojenna zmierza, jakie powinno być wojsko dla Polski z punktu widzenia jego użyt sposobu funkcjonowania, to absolutnie nie wiem, co zrobić, żeby doprowadzić do takiego momentu, żeby ci, którzy decydują o tym, zrozumieli, dokonali tego przełomu e, intelektualnego, ideowego, moralnego nawet i żeby stworzyli państwo nowego wzoru. Nie mam pojęcia i coraz bardziej mi się wydaje, że bez grubej historii jakiejś, to się nie dokona. Gdy byłem w dowództwie jednym z dowództw wojskowych w dniu, gdy wybuchła wojna, to myślałem, że sama wojna, zwłaszcza że myślałem, że Ukraińcy przegrają ją szybko, spowoduje, spowoduje taki wstrząs, może podobny trochę do tego wstrząsu Pruskiego pojenia Aworsztad. No to się nie dokonało, bo Ukraińcom poszło lepiej, znacznie lepiej niż się spodziewali, no i Polacy są swoją pychą pustą, taką widziałem to też. No, jak Ukraińcy, no to prawda, to, to jak oni, to my dwa razy lepiej, albo pięć razy lepiej. tak? I moim zdaniem, na przykład, w związku z tym nie, nie, nie ma wielkiej reformy w wojsku pod tym względem, jest tylko kupowanie większej ilości sprzętu. Bez, bez pomysłu właściwie, moim zdaniem. Ale to prawda. Może moja, zawiodłem w książce pod tym względem, ale nie czułem się też człowiekiem, który, który będzie na każdy temat umiał się wypowiedzieć. Ale faktem jest, faktem jest, słusznie zauważyliście, że i to w zespole też rozmawiają o tym strategicznym future. Poczuliśmy się trochę jak rewolucjoniści w pewnym momencie i zrozumieliśmy, przed jakimi dylematami stali ci, którzy próbowali absolutnie wprowadzić pewną no, zmianę kulturową nawet w funkcjonowaniu społeczeństwa. Już nie będę tutaj, żeby później nie posądzano mnie o jakieś zapędy. Wiecie, o co chodzi, panowie. Nie będę tu wymieniał takich, co musieli rozważać takie rzeczy. Ale, ale czułem to. No bo jak to niby zrobić? Ewolucyjnie, teoretycznie? No nie wiem. Nie ma, nie wiem. Musiałbym może mieć... Trochę więcej wiedzy na temat te socjologiczne, tak? Niż, niż ja mam. myślę, że ja myślę, że nie wymagamy od pana znania się na wszystkim i na edukacji, i na fizyce i na zorganizowaniu transportu publicznego, bo to byłoby nawet jak na pana trochę za dużo. Ale skoro zabiera pan często głos w książce temat państwa, to jeszcze o to państwo podpytamy, bo jest w hmm. Polsce taka. Bardzo rozpowszechniona, jeżeli mogę użyć pewnej agejistowskiej kalki, szczególnie w pokoleniu, które tak bardzo pozytywnie przeżyło czas transformacji, pewna wdrukowana niechęć do państwa. Państwo jest niewydolne, państwo jest za dużo, państwo we wszystko wtrąca swoje łapy, i tak dalej, i tak dalej. Trochę tej emocji również da się wyczytać i z pana książki. Dużo przekonania o rozczarowaniu państwem i pewnej nieufności do niego, ale zarazem. Mówi też pan, że to państwo powinno być silniejsze, powinno być bardziej sprawne, powinno być bardziej merytokratyczne. Jak Pan rozwikuje to napięcie, które no się pojawia? Człowiek no, ma różne napięcia w życiu, prawda? E, takie e, dualne z, 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 z sprzęgnięcia. E, jakby to powiedzieć? Uważam, że w niektórych aspektach państwo polskie jest za słabe, powinno być państwa więcej, powinno być silne i stanowcze. Natomiast ludzie, którzy realizują to państwo najczęściej są niskiej, nie, nie wszyscy oczywiście, są bardzo niskiej jakości, paradygmat funkcjonowania jest bardzo niskiej jakości i niestety się też ten paradygmat niskiej jakości rozlewa biurokratycznie coraz bardziej, tak? Yy, przynajmniej w, gdy byłem już dorosły i to, to pamiętam. Jakoś taka ogólna słabość, a jednocześnie rozległość tej słabości z zatrudnianiem mnóstwa ludzi, z mieleniem ogromnej części PKB przez system publiczny, który jest pozamerytoryczny. I to jest tragedia. No, chciałbym, ja wyobrażam sobie, że można mieć bardzo nowoczesne wojsko, które jest inkubatorem nowoczesności. No i oczywiście wojsko to państwo, tak? Więc jest to państwo. Budżetówka, państwo i tak dalej. Natomiast jest nowoczesne, jak w Izraelu, tak? Albo jak było w Prusach, a zwłaszcza w takim ważnym momencie rozwoju Prus. Inkubator nowoczesności, coś, co się kojarzy jako dobre, nowoczesne, godne, innowacyjne. No to też ważne i to w książce podkreślam, że innowacja nie, to nie jest kwestia technologii, tylko sposobu organizacji relacji międzyludzkich i organizacji w wyniku ich współpracy. To jest prawdziwa innowacja i to też my nauczyli akurat go strategii, a nie tak jak w Polsce się przyjmuje w przecież pospolitej my sobie iPhone'a albo nowy czołg z elektroniką i to jest innowacja, tak? To jest, to jest bardzo poskolonialne, to jest, to jest właściwie, to, to też pokazuje, gdzie my jesteśmy. Ale, czy to jest możliwe w państwie, gdzie wielka amerykańska korporacja technologiczna płaci mniej podatku niż duża polska mleczarnia no albo spółka właśnie. samorządowo obsługująca tramwaje? Czy kluczem do wyrywania się z polskiej postkolonialnej czy półperyferyjnej zależności nie byłoby, no już powiem nie elegancko, no ale wzięcie za twarz tych podmiotów ponadnarodowych, które w naszym kraju zupełnie się, wymykają się władzy politycznej? No, byłoby. Rzeczywiście, uważam, że władza polityczna powinna mieć nadrzędność nad czymś takim. To są grzechy chyba po początku lat 90., hipertransformacji brygad Mariota. I tak naprawdę tego, tu będę obraz oburczy, że my nie zdobyliśmy niepodległości sami, tylko Amerykanie wygrali zimną wojnę i poszerzyli Limas, tak? I, I ten cały mit nasz niby Solidarność, przepraszam znów, okaże mit, że Solidarność coś wygrała. Jest absolutnie niepoważny, tak, z punktu widzenia jakiegoś szerszego obrazu. No, jako człowiek, który przeżył życie właściwie w Pospolitej, poza 14 latami wcześniej, myślę, że mam prawo już zrzucić tę przeszłość i myśleć o przyszłości. I ten mit Solidarności, moim zdaniem, jest kulą u nogi, tak naprawdę, rozwoju Polski. Dzieli też ogromnie, inne mity też dzielą, ale no, tu chciałem o tym powiedzieć. I, i ten okres transformacji, Spowodował takie kalki myślowe, które uczyniły z nas półperyferyjny kraj, czy peryferyjny. Na szczęście weszliśmy do Unii. Gdybyśmy nie weszli do Unii, to w ogóle chyba byłoby jeszcze gorzej. Znaczy, już nie mówię nawet o rozwoju, tylko o tej me mechanice korporacyjnej, o której wspomniał pan panie Jakubie. I wtedy do... tylko byłoby tak, że te korporacje dilują z trzema politykami, wchodzą i mają dostęp do rynku. Tak by było, moim zdaniem. Tak się trochę muszą bardziej liczyć, są jakieś regulacje, dyrektywy, coś tam się dzieje, prawda, mniej więcej. Natomiast po prostu historia się nie skończyła i zatacza nowe koło i wydaje mi się, że jak mówię, musimy zaśpiewać w ogóle nową pieśń i na nowo pomyśleć, czym ma być państwo polskie. I w ogóle musimy się dogadać na tym, w tym temacie. Zarówno czy ma być szerszym konstruktem federalizującej się Unii Europejskiej, czy ma być czymś oddzielnym, to trzeba się dogadać na ten temat, poza tym, czym ma być właśnie dla nas, dla mnie, dla pana, jaką ma być republiką. I tego nie ma, dlatego że jedziemy na oparach okresu transformacji i wszystko się fajnie miało być, tak? Unia, NATO i generalnie samo się robi. Makroekonomia, Unia, bezpieczeństwo NATO i w ogóle jesteśmy teraz zdziwieni, że ktoś nas pyta, czym chcemy być, kim chcemy być? Pan mówi, że nie ma tej debaty, znaczy wy tę debatę macie w strategy and future. My mamy ją w naszym podcaście, to nie jest tak, że nie ma w ogóle debaty o tym, jakie to państwo być ma być. My nawet powiem za mnie, Marcina, mam wrażenie, czasem dość konkretne recepty staramy się proponować czy mówić o rzeczach, które budzą nasze zaufanie, ale tu pochwalę pana za jeszcze jedną rzecz, bo i też powiem rzecz obrazoburczą, może Pan jest ostatnim żyjącym w Polsce marksistą. No tam, gdzie ludzie widzą indywidualną sprawczość, pan widzi siły strukturalne. Prawie nikt dzisiaj w Polsce nie mówi tak jak pan, że polityką decydują wielkie przepływy, siła kapitału, relacje między kapitałem a pracą. W Polsce ten złownik został zapomniany, a tu wchodzi Jacek Bartosiak i mówi o tym, że polityka to nie jest suma takich rzeczy, czy Xi Jinping, Biden i Putin się lubią wzajemnie, czy to są fajni ludzie. Gdyby zamienić takiego Putina, takiego fajniejszego pana, to wszystko byłoby z Rosją prostsze. Albo gdyby zamiast Trumpa był jakiś ładny demokrata, to i relacje polsko-amerykańskie byłyby lepsze. Pan z tym zrywa i w tym sensie zauważa pan wpływ tych wielkich nurtów, tendencji sił na świat. No tak, oczywiście, no wiadomo. To w ogóle z tymi przepływami też już mam któryś raz to pytanie, przecież to są chyba oczywiste rzeczy z tymi przepływami. To widać, zresztą to, co do Marksa, no też jest oczywiście, Polacy to kolektywnie mają takie ideologiczne nastawienie. No na poziomie diagnozy w czasach, gdy to pisał, Marx miał prawidłową diagnozę, tak? Czego co widział dookoła. Można dyskutować na temat później recept, a już zwłaszcza tych, którzy później to próbowali wprowadzać. I to mówię jako naprawdę człowiek, który całe życie był przedsiębiorcą, teraz też jestem absolutnie nie lubię państwa, żeby mi się wtrącało za bardzo, szczerze mówiąc, ale jeżeli chodzi o przepływy, struktury, relacje między kapitałem, no jak można nie znać Marksa, tak? To jest dopiero będzie teraz afera po tym naszym podcaście, ale no to jest, no, jak można zrozumieć strukturę kapitalizmu od 500 lat, od odkrycia Oceanu Światowego, bez Marca, bez Wallersteina, czy jak to woli Ulersteina. Jak w ogóle można to. Bez Brodela. O długiego, właśnie. Jak można myśleć o strukturze długiego trwania bez, bez niego? Jak w ogóle można bez przeczytania Piketiego i jego danych statystycznych, chyba od rewolucji francuskiej, z tego co pamiętam, jak można w ogóle dyskutować na ten temat? W Polsce, szczerze mówiąc, jest bardzo dużo ideologii, chociaż Polacy uważają, że nie, i mało czytania, a, a dużo takiego gadania w kawiarni o, o innych ludziach. Nie, więc, to jakby to powiedzieć, no, struktura jesteśmy w strukturze świata. Polska jest w strukturze świata. I ona ściska tę Polskę w jakiś sposób. No jak można opowiadać o niej na zasadzie jakiegoś wirtualnego oderwania od, od struktury rzeczy, no pan, panie Marcinie, pan, panie Kubie, macie obowiązki osobiste, macie obowiązki różne, orakie finansowe, może i zdrowotne, już to nie moja sprawa, oczywiście, sportowe, inne rzeczy, to jest struktura waszych spraw, zobowiązań, musisz się mieścić w tym, macie tyle przestrzeni, tyle przestrzeni, no to jak nie mieć takiej przestrzeni w sprawach gospodarczo-politycznych, to jest oczywiste i państwo jako organizm też ma, musi się też ustosunkować do czegoś, do zasad, na jakich współpracuje, jakich uczestniczy w rynku globalnym, a zwłaszcza jak kapitalizm zapanował po, prawda, po przełomie, a wcześniej panowało to wielkotki geograficzne, to Polska zawsze musiała się ustosunkować, tylko nie miała tych elit, które umiały to rozpoznać. No w Drugiej pospolitej trochę, tak. Eugeniusz Światkowski próbował, on to rozumiał moim zdaniem doskonale. On rozumiał peryferyjność, półperyferyjność, rozumiał też politykę państwową, gospodarczą. Między innymi dlatego był krytykowany. Nie wiem, czy, wiecie, czy pamiętacie panowie, tam w Sejmie chwalił bardzo kolejne chyba pięciolatki te sowieckie. I, i też mu później to wypominano w III RP. Już prawda, oczywiście, bo umarł w lata 70. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jakby to powiedzieć, jest strasznie dużo ideologii. Trzecia Rzeczpospolita też ma swoją ideologię w, w, w czasach transformacji. Natomiast pewne rzeczy działają, pewne rzeczy nie działają. Chciałbym właśnie, żebyśmy na nowo wyznaczyli sobie jakieś kierunki w Polsce. Nie będę Marcinowi zabierał czasu, więc króciutkie ostatnie pytanie w tym bloku. A ta neo, ideologia neoliberalna jest już dzisiaj schyłkowa? Moim zdaniem jest schyłkowa z, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, no, przez może być wojna. Znaczy, de facto, o to może, się, może wybuchnąć wojna między Chinami a USA. I teraz to dopiero będzie kontrowersja ponownie. No, ale że skoro o Marksie, to, to możemy o tym też porozmawiać. Moim zdaniem to jest tak, że kolejna imperia, głównie morskie, które kontrolowały cykle kapitałowe i technologiczne i poszukiwały z marży, o której pisał Marks, że to wywołuje wojny. Zmilf tak, yy, Ricardo. Tak, ten tak, ten... tak. Ym... Pozyskując Chiny do systemu, no do dyskusji kiedy, no ostatecznie w 2001 roku, ale de facto wcześniej, uzyskały takim mag magiczną różdżkę. O kurczę, właściwie nie musimy pracować, nie musimy się zajmować kapitalizmem produkcyjnym, tak? Tylko wystarczy nam kapitalizm finansowy, bo tamci robią za nas ten brudny kapitalizm produkcyjny, który powinien, ktoś to powinien robić. On jest strasznie ryzykowny. Kapitalizm produkcyjny jest bardzo ryzykowny. Trzeba fabrykę wbudować strasznie dużo materiałów, hardware'u, ludzi zatrudnić, mieć tym, z, tym, z tym labor, z, tym, z tą pracą do czynienia strasznie dużo. To jest męczące, prawda? Później hmm. trzeba mieć te rynki, to wszystko. Podczas gdy my kontrolujemy przepływy finansowe, designy, patenty, mamy oczywiście siłę zbrojną, instytucje, jakby co, tak? Narracyjną warstwę, tak, kontrolujemy. I będziemy kontrolowali wszystkie te punkty oraz marże, na jakich ci z kapitalizmu produkcyjnego pracują. No i to właśnie ci Chińczycy to produkowali, tylko że okazało się, że kapitalizm produkc... pierwszy kapitalizm produkcyjny wytwarza inne normy etyczne trochę, tak? Jest szacunek dla inżyniera, dla realnej pracy, dla znania się na materiałach, dla nauki matematyki i fizyki realnej, tak? No a jak się ma kapitalizm finansowy, to ja muszę tylko kontrolować pieniądz, i moje dzieci już nie mają, Motywacji, żeby się uczyć matematyki i fizyki, no po co to jest? Jeżeli się kontroluje kapitał, to, to, to nie jest równoległe z pracą, tak? z wysiłkiem wielogodzinnym, rozwijaniem samego siebie. I moim zdaniem powstało napięcie w systemie światowym. To a propos pytania pana Jakuba o neoliberalizm, między ludźmi, którzy realizują kapitalizm produkcyjny, gdzie muszą ryzykować, później znaleźć odbiorcę i muszą prowadzić tą fabrykę i zatrudniać nie wiem, tysiąc robotników i płacić ZUSy, a tymi, którzy chcą jak najmniejszym kosztem kontrolować tylko punkty, Punkty marży. Więc jest coś z wielkiego starcia etycznego, tak? ja, żeby była jasność, bo zaraz zrobią ze mnie chińskiego agenta, że ja mówię, że Chińczycy są takimi kapitalistami produkcyjnymi. Nie, w Stanach Zjednoczonych też są miejsca, gdzie jest ta próba. Tak? To, nie jest, to nie jest jednoznaczne, ale coś jest na rzeczy. Że to starcie będzie musiało być rozstrzygnięte, dlatego że w tej chwili nie ma zgody między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, na jakich zasadach wymieniają się tą pracą i tymi usługami. To jest najbardziej fundamentalny spór, jaki można mieć na planecie Ziemia, moim zdaniem. Tak? Kto na kogo pracuje, za jaką marszę i kto jest właściwie kierownikiem tego całego bałaganu. Yy, i, I z tej perspektywy. Na przykład chciałbym zobaczyć jakąś książkę, która, nie wiem, no taka w stylu Marksa, tak, czy, czy wielkich narracji systemowych op opisze, kto to wygra, tak? I pokaże, kto wygra. Tak. Są jakieś próby, no, które my śledzimy w Strategii Influencer, ludzi poszczególnych, czy to finansistów, czy polityków, od Machubaniego, przez Kevina Ruda, od Ray'a Dalio, który intensywnie się, prawda, tego inwestora, który się intensywnie zajmuje, polu Louis o który ja najbardziej lubię szczerze mówiąc, uważam, że jest geniuszem, skromnym geniuszem I, i nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie umiem tego, tego. wyczuwam sam to napięcie. W rozmowach z ludźmi wyczuwam to napięcie, gdzie jest marża z pracy. Tak? W amerykańskich firmach głównie z instrumentów finansowych, pyk, pyk, a w niemieckich, francuskich i chińskich, no, żeby ta szyna była równa, żeby ją dobrze poprawić i metodę produkcji może i zaoszczędzić trochę na poprawieniu skuteczności produkcji, tak? a nie o obskoczeniu instrumentami finansowymi. No i to jest na przykład coś, co, 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 zadecyduje o tym, jak będziemy za 30 lat pracować, jak, jaka będzie relacja między tym, co Was, Panowie, chyba bardzo interesuje, z kapitałem, pracą i systemem politycznym, który to musi równoważyć. I mm -hmm. dlatego wielkie starcie Chin i USA rozstrzygnie również to, jaka jest godność ludzka, czyli, i to z perspektywy nie takiej, jak teraz się mówi nam, prawda, Ujgórze, wolność, brak wolności, tylko też pracy. Czym jest praca dla człowieka? absolutnie nie umiem ocenić tego, rozstrzygnąć natomiast wyczuwam to napięcie tak, wyczuwam to napięcie między innymi dlatego Niemcy i Francuzi wcale nie są tak ochoczo do zapisania się po stronie Amerykanów w tej, widzimy co się dzieje, prawda, Macron podróżujący do Pekinu Scholz utrzymujący struktur, próbujący utrzymać strukturę przemysłu i łańcuchów dostaw gospodarki niemieckiej również dzięki temu że Chińczycy mają taką nieistotną rolę, a Amerykanie inaczej no, by chcieli nie? to rozegrać. I to jest, to jest naprawdę rzecz niesamowita. i Tu by się właśnie, Panie Marcinie, przydał nowy Nikolas Spikeman, który właśnie zaraz umarł po tym, jak napisał tę swoją wielką książkę w 1942 roku i, i przewidział z tą Japonią. no Przydałby się ktoś taki, kto by, kto by znalazł to rozwiązanie. Albo. Tylko pytanie, czy my jesteśmy bez wielkiego przesilenia, bez wielkiej wojny, w stanie na nowo ten system stworzyć? Nie mhm. wiem. Ja szybkie adwocem i, i pytanie. Adwocem będzie takie, że. Ja zgłaszałem wotum separatum względem większości polskiej opinii publicznej, jeśli chodziło o wizytę Macrona, nie, jeśli chodzi o te najważniejsze rzeczy, bo ja wizję Autonomii Strategicznej krytykuję konsekwentnie od 2017 roku, mam na to papiery wiszą moje teksty w internecie i, i krytykowałem też tą jego wypowiedź tajwańską. Nie to, co doniosło politykę, bo on nie powiedział, że go to nie obchodzi, co się stanie z Tajwanem, tylko on sprawił wrażenie polityki równych odległości od Pekinu i Waszyngtonu. Co oczywiście nigdy nie powinno paść, bo nie powinno się być w równej odległości od traktatowego sojusznika i potencjalnego przeciwnika. Natomiast ja mam wrażenie, że trochę rozumiem, w jaką grę on gra, to znaczy, to też jest tak, że oni tam mają dwa miliony swoich obywateli. Mają 9 milionów kilometrów kwadratowych wyłącznej strefy ekonomicznej, 15 okrętów wojennych, 8 tysięcy żołnierzy i de facto Chińczyków za sąsiada. Bo tu już są Wyspy Salomona, gdzie się Chińczycy zainstalowali, a tu jest Nowa Kaledonia. Na Nowej Kaledonii Chińczycy popierali ruchy niepodległościowe antyfrancuskie. No i zwróćmy uwagę, dzień po wizycie Macrona, co się dzieje? Francuska fregata, prerial przepływa właśnie w sam środek chińskich ćwiczeń wojennych i płynie do portów Korei Południowej. Kirby w imieniu Białego Domu mówi: Właściwie nie ma problemu, ćwiczymy interoperacyjność z Francuzami rokrocznie, mamy ćwiczenia, jesteśmy bliskimi sojusznikami. Minister Spraw Zagranicznych Tajwanu mówi: Nie, oni patrolują wody w okolicach naszej wyspy i generalnie świetnie się dogadujemy. A jeszcze następnego dnia mamy ogłoszenie ćwiczeń. U wybrzeży Bretanii, gdzie z okrętu podwodnego zostaje próbnie odpalona rakieta balistyczna, No co też było jakimś sygnałem. A potem mamy rozmowę Macron-Biden. Bardziej to jest pokomplikowane niż, niż ta narracja, która u nas poszła, że aha, poszli zrobić 79. Monachium, no bo w Polsce jest. Jest jedna, jeden sposób komentowania rzeczywistości politycznej. Po pierwsze, kto co powiedział, ja to skomentuję, co on powiedział, ale już geografia. Do która sprawa? Tak, tak no to już bez znaczenia. Każdy jest w stanie skomentować wypowiedź. No a druga rzecz, jest jedna analogia historyczna. Ja jestem Winstonem Churchillem, on jest Adolfem Hitlerem, a ten, co się ze mną nie zgadza, jest Nevillem Chamberlainem. A, oczywiście. A, a dla mnie akurat Chiny to są bardziej Niemcy Wilhelmińskie, jeśli już. Niż trzecia rzesza, gdybym szukał analogii historycznej. Oczywiście. Um, ale skoro wywołaliśmy Chiny, to zapytam totalnie prowokacyjnie. Czy my nie przesadzamy, jeżeli chodzi o obawę przed Chinami? No bo widzimy tak. Widzimy kraj, który ma kolosalne problemy demograficzne. Um, polityka jednego dziecka ich goni. Może się okazać, że będą pierwszym krajem w dziejach świata, który się zestarzeje, zanim się wzbogaci. I może się okazać, to są najbardziej czarne dla nich przewidywania, że w 2050 roku będą mieli niecałe 700 milionów obywateli. Nie, są anty, nie, nie, nie cechuje ich antykruchość. A czy jakby na Chiny nałożyć takie sankcje, jakie poszły na Rosję, to byłaby katastrofa. No bo Chiny są ogromnym importerem żywności i energii, a nie eksporterem jak Rosja. Rand Corporation mówi 12 miesięcy wojny z Ameryką, 1 trzecia PKB Chińskiego wyparowuje? Um, otoczenie fatalne, to znaczy, wroga Japonia, wroga Korea, wroga Australia, e, nawet Wietnam wrogi, tak? Wietnam powiedział, dobra, paręnaście lat wojowaliśmy z Amerykanami i z Chińczykami wojowaliśmy tysiąc lat. Bardziej się boimy Chin. E, więc czy nie jesteśmy w sytuacji naprawdę przedziwnej, gdzie rywalizują ze sobą dwa schyłkowe mocarstwa? Skonałe, skonałe pytanie. Yy... Myślę, że nie. Myślę, że nie są to dwa schyłkowe mocarstwa. Myślę, że to są dwa największe mocarstwa w historii ludzkości. Pod każdym względem mierzone. Właściwie porównawczo tak do, do, do poprzednich stać. Myślę sobie, że rzeczywiście Chiny nie są antykruche. Talebowsko w sensie, tak. Nie są antykruche. Natomiast do dowiedzenia do ich kruchości czy uzyskania tego, co Rand by chciał 30% w wypadku PKB musiałaby być nie tylko wojna, ale ok, załóżmy, ale deglobalizacja, to znaczy amerykański hegemon oceanu światowego musiał powiedzieć, panowie, nikt nie handluje z Chinami, jest deglobalizacja, nie se selective decoupling uh, tylko, tylko pełen decoupling bo nawet... Albo my, na... albo oni. Albo my, albo oni i... Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, bo nikt tego w historii świata nie, nie próbował zrobić. Znaczy Napoleon próbował i właśnie prawda, z blokadą kontynentalną się nie udało. Też był totalny przemyt i nikt go nie słuchał. Biegał po tej Europie z wojskiej próbował wszystkim to przeszkadzać w tym. I Amerykanie też by musieli tak biegać tylko po oceanie Światowym to byłoby nie do zrobienia. I widać jak Macron i Scholz wcale by nie chcieli posłuchać, bo by to zniszczyło ich system równowagi właśnie między kapitałem, pracą, a systemem politycznym. Nie, Macron tam przyjechał i trzy czwarte jego delegacji tak, to byli tak, prezesi w sensie. firm. Tak? To I, widać było o co chodzi. I ja się zgadzam. Wydaje mi się, że Amerykanie mogą nawet zmierzać w tym kierunku. I być może to jest jedyna droga dla Ameryki. Chociaż mogę o tym jeszcze zaraz chwilę powiedzieć. Natomiast Chiny robią wszystko, żeby przyjmować na klatę i, i nie złamać globalizacji. Trochę ratują pokój pod tym względem, tak? Światowy. Tak, strukturalnie, tak. I, i rzeczywiście w Polsce o tym trudno rozmawiać, z różnych powodów też. No, wojna uruchomiła emocje społeczne itd. Natomiast, żeby się zrealizował pański scenariusz problemów chińskich, musiało być coś więcej niż selektywna deglobalizacja. A nie widzę, żeby się to na to zanosiło. Polska oczywiście by chciała, właściwie, już się wypowiedzieliśmy na ten temat, ale nie widzę wielkich graczy Brazylii, Indii, Niemiec, Francji, czyli Unii Europejskiej de facto, tak, żeby. żeby... I w tym się przejawia pewne, w tym się przejawia tak paradoksalnie pewna ogromna waga makinderowskiej części świata, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, bo się okazało, że jesteśmy takim języczkiem uwagi trochę. Wcale nie będą dobrze rozwinięci gospodarczo, nie mając siły politycznej, wielkiej, ani wojska, okazało się, że znowu wojny Eurazji zaczynają się z punktu widzenia, ze względu na nie osiągnięcie właściwej równowagi geostrategicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak? Bo de facto tak się znowu zaczęło. Jako punkt zapalny. Staram się jakoś tak bardzo dobierać słowa, bo mamy na wysokim poziomie, szczerze mówiąc, tą rozmowę. I, i, nie, I nie chciałbym tutaj ani jakiegoś zbędnego słowa ani też nie, nie będę udawał, że mam rozpoznane, wszystko, wszystko co się wydarzy. Tak? Raczej traktuję naszą rozmowę jako taką próbę, próbę, prawda, wymiany pomysłów, bo wydaje mi się, że przez, bez wielkiej wojny nie da się powstrzymać rozwoju Chin. Chyba, że wszystkie państwa zgodziłyby się na Dikapnik, ale na to się nie zanosi. Jeszcze jedna uwaga. To, że Chiny mogą mieć te problemy demograficzne i mogą mieć te problemy. Wszystko się zgadza, ale już teraz struktura świata się zmieniła i potęga Chin jest już taka ogromna, że już teraz wywiera wpływ na tą sytuację, a nie dopiero będzie, jak gdyby będzie miała problemy. Tak? Innymi słowy. A i oczywiście musimy jeszcze jedną rzecz pamiętać, zwłaszcza w Polsce. Że Amerykanie mają też swoją narrację. oni nam, Ja to widziałem przez wiele lat. Wpajają nam, że Chiny są słabe i tak dalej, i tak dalej. W Azji ludzie na przykład tak nie myślą. Nawet wśród wrogów Chin, jak Japończycy czy, 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 czy inni, naprawdę nikt nie ma takiego. Najlepsze było, jak ja jeździłem po świecie, jeszcze kiedyś przed tym COVIDem, na różnych konferencjach, różnych sprawach. I naprawdę ogromny był szacunek dla wzrostu Chin i w ogóle dla ich potęgi. Przyjeżdżałem do naszego tutaj grade i tu były najbardziej radykalne opinie, jakie to Chiny są nierozwinięte, słabe itd. I jak ja wysiadałem z tego lotniska Chopena, po prostu trzy baraki na krzyż. Jechałem tymi taksówkami 10 minut do centrum Warszawy, bo Warszawa jest tak, takim małym miastem. I, no co ja mam, panowie, no co mam tłumaczyć. No, jak, no, odszczekujemy się, nikt nawet nie słyszy tego szczekania pod tym względem, tak? Ale my w ogóle jesteśmy od ściany do ściany, Jednak prawda? To znaczy, i... jednego dnia jesteśmy format 14 plus 1 i w Łodzi się będzie kończył nowy jedwabny szlak i Chiny są strategicznym tak, partnerem, a drugiego tak. dnia chcemy uznawać Tajwan. I no, odejść no, od polityki no, jednych Chin. Dlatego, że ta emocja jest związana z tym, że bardzo byśmy chcieli, żeby istniał świat mamy i taty, czyli Europa rządzi ekonomicznie, Stany Znaczone bezpieczeństwo, Amerykanie rządzą światem, fajne warunki rozwojowe dla Polski. No oczywiście po drodze trzeba byłoby złamać półperyferyjność, walersztańnowską na no, dobra, to na debatę. Zresztą kto to rozumie w ogóle, to inna, inna kwestia. I, I a tutaj jakieś Chiny? Rosja, no to myślę oczywiście, że zapisujemy się już emocjonalnie, zapisaliśmy się do obozu wolności, tak. I tego wszystkiego, i tym bardziej nie rozumiemy, dlaczego Macron i Scholz mają inny pogląd na ten temat. I się pojawia tutaj typowe polskie zachowanie, typu, że dobra polityka zagraniczna Niemiec i Francji to jest taka, która realizuje polskie interesy. To wtedy my oceniamy, że ktoś umie prowadzić politykę zagraniczną, prawda? Scholz i Macron. To jest bardzo charakterystyczne zjawisko w dzienniku, czy telewizji, czy gdziekolwiek. To jest dobra polityka, a jak nie, to się nie zna na polityce zagranicznej, prawda? No i to taka jest mniej więcej kultura debaty publicznej. Więc na przykład strategiczny wczeraj miał dosyć łatwą robotę, no bo wystarczyło po prostu mówić trochę tak, jak się mówi na świecie, i już chodziliśmy za kogoś, prawda, kto wdawał nową jakość, tak, trochę w debacie. Więc to nie jesteśmy jakimiś tutaj corodzieńami, no to po prostu czytamy książki, teksty i mówimy o tym. prostu bez jakichś ideologicznych zacietrzebień. Ale no. tu, wracamy, tu wracamy, panie Jawsku, do mojego pierwszego pytania. No sam pan zdiagnozował sytuację kraju, w którym opinia publiczna i opinia elit jest tak bardzo przywiązana do Wizji Unii Polarnej Hegemonii Stanów Zjednoczonych, tak. że każdy fakt, który jej przeczy, uważa intuicyjnie za nieracjonalny, za niedopuszczalny, tak, tak, wręcz nielogiczny. Jak Macron miał śmiałość powiedzieć coś, co nie jest w polskim interesie? Tak? Jak Scholz tak. ma odwagę w ogóle i jakim prawem prowadzi politykę, która no, jest bardziej nakierowana na niemiecki, a nie polski interes, oto, jak sądzę, i my, i pan będzie się rozbijał jeszcze wielokrotnie. To znaczy, Oczywiście. to jest próba zawracania Wisły kijem. Bo pan mówi, to jest we wstępie pana książki bardzo jasno powiedziane, że chce pan budować wyższą kulturę debaty strategicznej w Polsce. To tu poniósł pan porażkę. No, na pewno już nie pierwszą w życiu. Rzeczywiście, pocieszające jest to, że książka jest absolut, naprawdę bestsellerem. taka bez, bez fałszywej skromności. Jestem w szoku. Bo absolutne jakieś wyniki są, więc ludzie są zainteresowani. Ale wie pan, panie Jakubie, to jest jeszcze dosyć ciekawe, bo, i też kolejną powiem taką obrazoburczą chyba rzecz. Przecież w Straty na Nagraniach mówiliśmy już o tym ostatnio. Macron, Scholz, to, to co te państwa, Niemcy i Francja robią, i w ogóle? Nawet w obliczu tego, jak słabo sobie wojsko rosyjskie radzi to wciąż strukturalne siły przemawiające za konsolidacją Eurazji są silniejsze niż siły transatlantyckie. Mówię o strukturze spraw. O to ciekawe, to bo ja mam, to mogę, mogę, mogę wbijać się. kolejne pytanie. Tak, oczywiście, tylko powiem na zdanie, w Polsce kompletnie nie przyswajamy sobie tej wiedzy. To, nie mówię, to... Ja nie mówię, że, że wygrają, ale wciąż jeszcze, jakbym tak miał wartościowo obstawić, to bym, że tam 8 tu, a tu 6, tak? To mnie naprowadza na pytanie, a właściwie pewien zarzut do pana książki. Ja nie rozumiem trochę, jak w pana koncepcji rzeczy, niektóre rzeczy, niektóre sprawy, niektóre procesy dzieją się trochę deus ex machina. Diagnoza, którą pan stawia na temat dzisiejszej Polski, dzisiejszej równowagi strategicznej w regionie, jest trochę taka, że jesteśmy słabi, nikt za nami nie idzie, przede wszystkim instytucje państwa i elity państwa polskiego są słabe, no a te siły strukturalne, które pan wymienił, no są trochę przeciwko nam, nie możemy się z nich wyzwolić. Ale przechodzimy tu do. Trzeciego, czwartego, piątego rozdziału Pana książki. Ukraina wygrywa wojnę, i nagle te same siły strukturalne przestają obowiązywać. Polska jest w stanie Przewrócić Białoruś, zjednoczyć wokół siebie jakąś koalicję regionalną, a po drodze jeszcze prowadzić bardzo wyrafinowaną grę ze Stanami Zjednoczonymi i nie dać się zwasalizować, a w tym czasie, no nie wiem co, Niemcy i Francja tak z założonymi rękoma siedzą i nic nie robią, żeby, to, żeby temu zaradzić. To jest, to jest trochę, prawdę mówiąc, przejście, którego ja nie rozumiem. Jak to się dzieje? Coś w tym jest. Jest w tym ziarno prawdy, co pan mówi, panie Jakubie. Może postaram się odpowiedzieć w ten sposób. W tym, co pan powiedział, przejawia się ogromna złożoność położenia geopolitycznego państwa polskiego, oraz również napięcie między dwiema sławnymi koncepcjami położenia geopolitycznego Romerowską i naukowskiego, prawda? Na Pomostowością i, i tam przejściowością położenia Polski. Czyli dwie szkoły. Polska, że może istnieć i budować swoją podmiotowość, Romerosko, czyli w oparciu o wspólnotę państw między Morzem Bałtyckim a Czarnym, gdyby jeszcze ją wypełniła współpraca, zwłaszcza gospodarcza, ale też w zakresie bezpieczeństwa z ludźmi morza, z anglosasami, którzy by tutaj włożyli kapitał, wydrukowaliby trochę tych dolarów, daliby technologię prawda, itd. i tak dalej. I to uśmiechacie się panowie, widzę, przynajmniej tak mi się wydaje, ale proszę mi wierzyć, że tak myśli rząd polski w tej chwili, że to się wydarzy. To jest ta, ja nazywam kiedyś partia zelotów niepodległości, tak? I to jest, w teoretycznym modelu jest to możliwe. A już zwłaszcza poczuliśmy, że po zwycięstwie pod Kijowem jest to cholernie możliwe, bo ci Ukraińcy mogą wygrać wojnę. To wygranie to jest jeszcze długa droga, tak, swoją drogą. To też jest inaczej, źle w Polsce przedstawiane, ale to na, odrębno, na odrębną chwilkę. Tylko żeby wypełnić ten model, musiałoby się wydarzyć bardzo dużo rzeczy. Państwo polskie musiało przede wszystkim mieć elity polityczne z prawdziwego zdarzenia i system publiczny, państwo sprawne, którego nie ma w przecież polityk, I to jest największa przeszkoda. Bo to jest bardzo trudna droga nawigacji geopolitycznej. Po drugie, należałoby inaczej z Amerykanami się dogadać. Nie tak jak teraz, że Amerykanie traktują nas jako klienta, który realizuje w zakresie bezpieczeństwa w pełni ich wolę i nic nie muszą dawać w zamian. Nic nie muszą. Amerykanie nic nam w zamian nie dają. Nic. Po prostu. I nie chcą wypełnić. To samo było już przy inicjatywie Trójmorza. Ja też o tym mówiłem. Nie chcą wypełnić pieniędzmi. Tak jak musieli w planie Marszala. Amerykanie byli w latach 50. płacili, płacili, odbudowywali, a oni nie chcą. Nie chcą wypełnić. Bez tego będzie nam bardzo ciężko zbudować własne cykle kapitałowe bez Niemiec i Francji, tak? Nawet z Ukrainy. I oczywiście, Ukraina, która była, jeżeli byłaby państwem z surowcami, z dostępem przede wszystkim do swobodnym do Morza Czarnego, gdyby Krym został zdemilitaryzowany albo z sporotem byłby w Ukrainie. Miałby szansę na bardzo dobry rozwój i my moglibyśmy też na tym korzystać. Przy oczywiście właściwej bilateralnej relacji, zadbaniu o asymetrię, bo żeby na przykład rolnictwo nasze nie zostało zniszczone, naszym dostępie z kolei na dobrych warunkach do ich surowców, ich jakości pracy. I tutaj tysiąc rzeczy tutaj potrzeba elit, które byłyby w stanie i negocjować jednocześnie, i rozumieć to, i na tym kierunku, i jeszcze udawać wobec Niemiec i Francji trochę inaczej. Zbudować wojsko, bo to, to między morze mogłoby powstać tylko, gdyby państwo polskie i Ukraina byłyby w jakimś związku wojskowym, tak? tworząc tak pospił-suczykowską relację. I o tym też zaczyna się mówić. Nie mogę o wszystkim mówić, ale zaczyna się lekko o tym mówić na salonach władzy. Tylko, że to jest cały czas wirtualne, niewypełnione przede wszystkim tym, żeby Amerykanie tutaj na poważnie zainwestowali, tak jak w Korei Południowej, w Japonię prawda, w latach 50., 60. albo w Niemcy, czy w ogóle w Europę w planie Marszala. Nie ma, Amerykanie tego nie chcą robić, moim zdaniem z tego też powodu, że są w fazie strukturalnie słabej, o której przy Reidalio ekonomicznej, gospodarczej, są zadłużeni, inaczej w latach 40., 50. nie są głównym produku, producentem świata, tak jak wtedy było, i nie mają też, nie, nie dają zachęt do współpracy z nimi, tylko każą, tak, a wtedy zimną wojnę wygrali przez zachęty w dużej mierze, bo mieli sojuszników. Zachęty i też oczywiście karanie, jak ktoś tam próbował, ale generalnie zachęty. I ja nie wiem, czy powodem jest struktura amerykańskiej gospodarki, y, zawsze o niższej produktywności niż, niż powinno to być ze względu na to, ile wydają, bo dolar, prawda, mechanizm zamiany, wiecie panowie o co chodzi, tak, światowej, czy dlatego, że jest hubris, jest pycha imperialna, narcyzm imperialny. Że Amerykanom się wydaje, że będą tylko sankcjonować, weponizować dolara i wszyscy będą w podskokach robić to, co oni chcą. I o tym Macron też mówił, tak zwany droga. Oczywiście. Dobrze, rozgadałem się. Panie Jakub, mam nadzieję, że nie znudziłem ani słuchacza, ani pana, bo to jest dopiero pierwsza koncepcja z, z, z Romerem. I to jest ta. No i oczywiście jest druga sytuacja gdzie mamy tę Europę, jest federalizująca się Europa i Niemcy jako główny punkt odniesienia dla Amerykanów. I rząd pis absolutnie widziałem to osobiście wielokrotnie, uważał, że Amerykanie wybiorą nas ostatecznie, a nie Niemców. I zbudują nowy, nowy punkt ciężkości I, i będziemy mieli szansę zbudować odbudować dawną pospolitą. I to nie chodzi o imperialne jakieś takie rzeczy, tylko jako oddzielny konstrukt równowagi. Tak. I zerwiemy w ten sposób z peryferyjnością. do, do realizacji tego przede wszystkim musielibyśmy mieć państwo z prawdziwego zdarzenia, wojsko z prawdziwego zdarzenia, elity z prawdziwego zdarzenia. Tego nie mamy. To jest największa przeszkoda. Bo i nie jesteśmy w stanie wynegocjować z Amerykanami właśnie tego, co, od czego zaczęliśmy rozmowę, żeby ponosili koszty swojej polityki. Marcin miał, Marcin miał szansę na swoje adwocem, to ja teraz ja wykorzystam moją. Z pretensjami czy do Amerykanów, że nie inwestują w naszą część Europy tak jak po wojnie zrobili to w państwa faszystowskie, w Koreę, w Japonię, w swoich dawnych wrogów. Ja występuję od dawna i spotykam się z podobnym pewnie co pan nie zrozumieniem. i tu między nami polemiki nie ma. Ja też uważam, że gdyby Amerykanie chcieli przesunąć środek, Ciężkości Europy na wschód, tak jak już to widzą polskie elity, już w to wierzą, to rzeczywiście zrobiliby choć ćwierć tego, co zrobili dla powojennej Korei czy Japonii. Tutaj pełna zgoda: jakaś elektrownia jądrowa, jakiś transfer technologii, jakiś wielki zastrzyk kapitału. Tylko, że ja widzę to inaczej. Sądzę, że e, trzeba porzucić pewne tabu zadłużenia publicznego i pewne, pewien lęk przed inwestycjami publicznymi i w ogóle zmienić nasz język dyskusji o gospodarce. Bo jeden z powodów, dla których Amerykanie dziś. Ja tak uważam, nie inwestują w Europie. Jest to, że przecież właśnie administracja prezydenta Bidena toczy wojnę o to, żeby cofnąć te inwestycje do Stanów Zjednoczonych. Żeby dzisiaj panele fotowoltaiczne, baterie do samochodów elektrycznych, cała ta infrastruktura, pan powiedziałby być może efektory, transformacji w kierunku elektromobilności i zielonej energii była budowana na miejscu w Stanach Zjednoczonych. I dlatego nie ma planu marszala. To, Jeżeli, to co powiedziałem, jest, Amerykanie są w innym cyklu. Wtedy byli głównym producentem dóbr, mieli nadwyżki, byli oazą nowoczesności i ją eksportowali. Mogli dawać trochę tak jak z pańskiego stołu, żeby było dobrze. A teraz muszą gonić, i, bo pozby, pozbyli się produkcji, pozbyli się kapitalizmu produkcyjnego, w związku z tym tak naprawdę są słabi. I bardzo ciężko jest to powiedzieć naszym rządzącym, którzy są zapatrzeni w mit Ameryki jako wszechpotężnej. E, Potężnego kraju. Panie Jakubie, ja mam problemy z wytłumaczeniem naszym rządzącym, że Amerykanie nie mają siły na dwie wojny. I z Chinami, i z Rosją jednocześnie. Eee, tłumaczyłem to ministrowi Macierewiczowi kiedyś. To powiedział, że Amerykanie mogą miasto w tydzień postawić w Afganistanie, jak im się podoba. Eee... To zaskakujące, dlaczego tego nie zrobili przez 20 lat? No i dlaczego przegrać? To jest nation building. Tak. I. E, i... Jest, myślę, że to też dlatego, że rządzą nami w kluczowych decyzjach ludzie, którzy są wychowani na zimnej wojnie, w wszechpotężnej Ameryce. Ameryka jest dalej bardzo potężna, ale jest w innym cyklu rozwojowym. I dlatego zgadzam się z Panem, że nie chce może inwestować. W ten. Zresztą Ameryka, żeby wygrać z Chinami, będzie potrzebowała znowu powrotu do wielkich inwestycji publicznych. Do tego momentu, Sputnika, do Eisenhowera. Też musi jakoś przymusić społeczeństwo do nauki matematyki i fizyki. Nie, bez, bez tego będzie im bardzo ciężko wygrać z Chinami, tak uważam. I nie widzę, nie widzę tak naprawdę. Na, mogliby Amerykanie więcej, tak to porą. Tylko kiedy na lewicy mówi się o tym, że inwestycja w edukację to również inwestycja. Zapewnienie dobrej opieki przedszkolnej dzieciakom, żeby miały lepsze podstawy do awansów w przyszłości to również inwestycja. Kiedy mówi się, że system opieki państwa jest również ważny dla wyporności tego państwa, to ludzie zwyczajnie machają ręką. Nie? Bo to jest, taki, to jest takie soft, to nie jest takie atrakcyjne jak rakiety, armatochałbice, czołgi. Helikery, rakiety armato i bo... są znacznie mniej ważne niż struktury spraw niż yy, równowaga między kapitałem, rynkiem, a pracą. To jest gdyby pan pewnie, niebo... między nami być może nie ma tu sporu, ale gdyby pan powiedział swoim słuchaczom, że większy zwrot z inwestycji przyniesie Bidenowi odnawianie rurociągów w Stanach i wymiana starych, pordzewiałych rur i odnowa sieci y, elektrycznej, a nie inwestycja w jakąś najnowszą rakietę hipersoniczną, to spojrzeliby się pewnie na, jak, na pana jak no, na okej. wariata. Słuch, Biedzieliby... W strategii future myślę, że to wiedzą akurat. Natomiast faktem jest, że w ogóle to zaskoczę, może słuchaczy, bo chyba nie panów z tego sądząc z pytań, ale słuchaczy naszych tego programu. W ogóle wie pan, i to też jest, to też jest, rzucam kamyczek w nogi, w buty, żeby uwierały naszym decydentom politycznym, bo yy, siły zbrojne to małe miki. To znaczy, w strukturalnej rywalizacji same siły zbrojne to jest w ogóle mały element w geopolityce de facto. Kontrola przepływów, manipulacja nimi, zdolność, siła państwa, odporności państwa gotowości państwa, i zdolność wpływania na zasady, na jakie dokonują się przepływy strategiczne i to dotyczy regulacji, wpływów w instytucjach międzynarodowych, siły, no surowca, rzeczywiście zdolności wytwórczych, wiedzy technologicznej, do panowania tego, kontroli własnej, wielości odbiorców, wielości dawców jest znacznie ważniejsza niż, niż liczba żołnierza, rakieta jedna czy druga. To jest absolutnie ważniejsze I, i, i między innymi dlatego państwa często wybierają współpracę z Chinami, bo zwróćcie uwagę, że i dlatego może nie być deglobalizacji, bo Chiny im to dają. Od maseczek przez skalpele, od substancji aktywnych do farmacji, Niech pan spróbuje kupić aspirynę, jeżeli Chiny przestaną produkować to. Od stali przez inne rzeczy, od skomunikowania szybkich pociągów przez ten, a Amerykanie co? Amerykanie głównie eksportują bezpieczeństwo, czyli wojsko się pojawia amerykańskie, to tu, to, to tam. Tu sprzedadzą dwie haubice, cztery rakiety, 18 śmigłowców, 24 hełmy. No i oczywiście ten, tak? I, I niestety Amerykanie wpisują się w narrację ludzi kontynentu, że Amerykanie pływają wokół Azji, tak jak Brytyjczycy wokół Europy i tylko równowagę uzyskują albo ją załamują przez zbrojenia. Pyk. Ewentualnie teraz eksport surowca, czyli bardzo drapieżne, ludzie morza jako drapieżcy, tak? Którzy wchodzą i destabilizują, albo i musimy zdawać sobie sprawę, że tak świat o tym mówi często, nawet realizując własną polską politykę. I, i wymagać od Amerykanów poważnego zaangażowania, nie ich prywatnego biznesu, tylko pieniędzy, które i tak drukują w który jest tu w wielkiej stawce ryzyka, grozi nam eskalacja nuklearna na przykład i Amerykanie powinni się dużo bardziej postarać w daniu nam rozszerzonych gwarancji nuklearnych po to, żeby inwestorzy tu chcieli pozostać na tą cholerną w ciągu trzech lat następnych. Ja nie widzę w ogóle zrozumienia, że należy o tym rozmawiać. A jak ja o tym mówię, no to podważa jedność NATO, gwarancje bezpieczeństwa, jak tak w ogóle można w sojuszu. No, to jest niepoważne w ogóle. Zaraz oddam głos Marcinowi. Tylko krytyk powiedziałby panu teraz, ale przecież Bartosiak mówi, że Amerykanie nic nie dają. No to proszę, gwarancje kredytowe na 4 miliardy dolarów. Westinghouse, projekt elektrowni jądrowej. No, A zobaczymy z Westinghouse jak będzie. jak będzie. Jeszcze zobaczymy z tym Westinghouseem jak będzie. Tak Jakieś, finansow Jakieś finansowanie w ramach no właśnie dwustronnych umów, to powiedziałby panu natychmiast krytyk, że podważa pan nawet to zaangażowanie, które już teraz jest. Z drugiej no strony. Nie, ukry nie, ukrywam, nie ukrywam, że akurat jestem zwolennikiem energetyki atomowej. I z, rzeczywiście, jeżeli Amerykanie dowiozą do końca, jak będą potrafili w ogóle to zrobić, bo Amerykanie nie robili od wielu lat elektrowni atomowych. No ostatnio robili, ale to, to jest wyjątkowy przypadek. Wiecie, no tak było zatrzymanie rozwojowe, tak. I Azja, Azja robi, i Rosja robią elektrownie, olbrzymie, bloki. To, yy, to będę już bardzo szczęśliwy. tak? Natomiast bałem się, że w tym wielkim dealu kontynentalnym, że jeżeli Amerykanie będą tylko robili to, a nie wpuścimy na przykład Koreańczyków z południa, którzy nie mają interesu, żeby przestawać, to Amerykanie będą mogli mieć totalny lever. To znaczy, w wielkiej grze, wielkich mocarstw, nasza energetyka na mało może być na stole jako żeton w grze Amerykanów, nie wiem, z Rosją. Teraz, oczywiście, wojna trochę zmieniła ten układ, bo. Ale po Nord Streamie, po tym jak Biden zgodził się na Nord Stream, bałem się tak jeszcze, że tak? Tak jak poświęcił nasze interesy w sprawie Nord Streamu, że tak samo może poświęcić energetykę na to mało. A kto wysadził nie. Nord Stream? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Szkoda, to, to, nie, to, będzie, to, jest, to nie będzie dobry tytuł. To jest, tytuł. Dobra, to nie jest, jest nie mam pojęcia. dobra, to jest natomiast, dobra. Natomiast. Nie mam pojęcia, natomiast widzicie, że. Walka o, to, o przepływy strategiczne, które realizowane są morzem, powietrzem, lądem, tam tiry jeżdżą, ale pipeliny też, tak? Rurociągi, gazociągi, to wszystko, to jest współczesna rywalizacja. Tak? No i to, w jaki sposób jest rozgrywane Nord Stream i pewnie inne rzeczy, teraz jak w ostatnich dniach przed naszym nagraniem, rosyjska flota, też cywilna, tak? Handlowa, mapuje mnóstwo tych połączeń, różne. Przecież są kable też z prądem, kable ze światłowodami na dnie Bałtyku. Kable oczywiście energetyczne, o których nawet ludzie zapomnieli. I to jest mapowane na nowo, tak, po to, żeby wpływać na to, nie wiem, co na Gotlandii, czy na Gotlandii jest prąd przykładowo, tak, czy na Bornholmie. I, i, I patrzą i to mapują, I, i te manipulacje z tym związane mogą być istotne, albo w brzeży Norwegii jest wszędzie widoczna flota handlowa rosyjska i to bardzo niepokoi no, niepokoi, tak bym to powiedział. Ja zadam swoje pytanie, poprzedzę je szybkim komentarzem. Eee, o te kwestie euroatlantyckie, e, bo łatwo mówimy Francja i Niemcy. Ja zawsze mówię, że to jest tak, jak mówić Polska i Węgry. Bardziej to zaciemnia niż wyjaśnia. Dwa bardzo różne kraje o bardzo różnych interesach i co bardzo ważne o bardzo różnych kulturach strategicznych i mapach mentalnych. To znaczy, e, e, Francuzi budzą się rano i co tam w Afryce? A Niemcy w ogóle nie dostrzegają istnienia Afryki Ich Afryką jest Słowacja, Chorwacja Te okolice tak. I jak Francuzi mówią No tak, tam pojedziecie z nami do Mali Trochę się postrzelać, to Niemcy mówią Nie, pod niemiecką flagą strzelać do ludzi nie ma mowy A zbudujecie z nami czołg Uu, Czołg strasznie droga rzecz, my byśmy woleli nie A z kolei przez Danie, też jest zupełnie czytelne Jak w starym dowcipie, że jak ma wyglądać Lotniskowiec zbudowany przez Unię Europejską Ma być zbudowany we francuskim porcie I ma na nim być francuska załoga i ma przenosić rafale, i ma pływać po francuskich wodach, a zapłacić mają za niego Niemcy. Niemcy to widzą i się nie piszą na tą, na tą grę, ale bardzo ważną rzeczą, taką tożsamościową dla francuskiej elity jest ten suwerenizm. I wielkość Francji i tak dalej, a mam wrażenie, że Niemcy mają dokładnie odwrotnie. Oni są turbopragmatyczni pod tym względem. Mówią: My nie musimy być liderem w czymkolwiek poza gospodarką. Niech Amerykanie będą liderem. I oglądają się na Amerykanów. I czy to nie jest tak. Że tak naprawdę tu nie ma dwóch konkurencyjnych bloków czy osi amerykańskiego i niemieckiego, a my musimy wybierać, bo tak naprawdę jest jeden z podprojektem, który się nazywa Niemcy. Ale Amerykanie są tu szefem. I żeby nie być gołosłownym, e, pamiętam jak rozmawiałem na ten temat z Danielem Friedem, robiłem z nim rozmowę w Krynicy. I on tak wracał, jak taki refren musicie się dogadać z Niemcami. Niemcy są nieodzownym sojusznikiem, nie wygłupiajcie się, musicie się dogadać z Niemcami. Jak się słucha ambasadora amerykański w Berlinie, Amy Gutmann, to on mówi rewelacyjnie. Może Niemcy popełnili błędy tu czy tam, ale to jest nasz absolutnie kluczowy sojusznik, i myślę, że też nie brakuje naprawdę oddanych germanofilów w amerykańskim establishmentie, w Departamencie Stanu, ludzi po German Marshall Fund, którzy mówią: Mój ci on, i Niemców nikt nie może ruszyć. Tak jest. Na dodatek jest kultura od II wojny światowej w wielkich bazach Niemczech stacjonują kolejne pokolenia z żonami, dziećmi, żołnierzy amerykańskich, ludzi establishmentu. No i ta Niemcy z tą infrastrukturą Alpy, wiecie panowie, no i, i rzeczywiście Niemcy w, czasie, w czasach Bundeswehry zimowojennej, były solidnym sojusznikiem wojskowym, umiejącym w toż, tak powiem, i taka jest pamięć instytucjonalna, no i wielka gospodarka. Poza tym Niemcy dają głębę strategiczną w Europie Amerykanom. To znaczy porty holenderskie, niemieckie, zwłaszcza w zachodnich Niemczech, e, czyli porty, prawda, Atlant no, nie nad Bałtykiem, tylko na zachodnich Morzach Przybrzeżnych Atlantyku, e, dają możliwość wejścia w teatr. I Niemcy są w związku z tym podstawą operacyjną, e, a my jesteśmy ewentualnie peryferium, które można utracić i dalej Amerykanie są w Europie. Mhm. Więc to wszystko skłania do, do tego, poza tym Amerykanie nie chcieli wybierać nas yy, obecnie, bo, bo ho, o co chodzi? No, nagrodą jest zwycięstwo nad Chinami. I Amerykanie widzą, że się nie da pokonać Chin bez spowodowania, żeby Niemcy zrobili de pod Chin. Więc to nie my będziemy tutaj decydentem i uważam, że dlatego rząd prawa i sprawiedliwości pod tym względem akurat błądził. A wszystko to są raczej koniunkturalne, tylko rzeczy tymczasowe. Dlatego, że prawdziwą grą jest, jest gra chińsko-amerykańska i Niemcy są bardzo ważne i dlatego Niemcy rozgrywają to. Przy czym Amerykanie też popełniają błędy, bo tylko sankcjonują, nie dają żadnej marchewki. Rzeczywiście, na twardo sankcjonują przemysł europejski. A Francja jest, okay, zupełnie, ale a Francja jest czy, zupełnie... Czy to nam nie wyciąga dywanu spod nóg? Trochę wyciąga. To znaczy, bo, no bo jakie my będziemy budowali między morze? Jak Amerykanie powiedzą, między morze bardzo chętnie z Niemcami, którzy siłą rzeczy jest natychmiast zamienią w mity To prawda, to znaczy Amerykanie nie dotkną gospodarki, natomiast Amerykanie, Amerykanów będzie interesowało tylko stworzenie warunków bezpieczeństwa, żeby Rosjanie nie. Nie mogli zdominować wojskowo Europy. Mm. E, natomiast bez. Z, czyli, na słowa, Amerykanie, moim zdaniem, a jednocześnie sami nie będą, nie chcąc angażować wojskowo się na lądzie, mogą, i to jest nadchodzące miesią miesiące, ponownie, obym się mylił, obym nie był prorokiem, będą nas naciskać, żebyśmy dali gwarancję Ukrainie wojskowej. E, czyli weszli do wojny kolejnej, jakby weszła. Poprzez sojusz albo jakieś gwarancje, z jakimiś iluzorycznymi albo może półrealnymi gwarancjami amerykańskimi, ale bez obecności amerykańskiej na dnie. Być może nawet ze wprowadzeniem kontyngentu yy, polskiego i innego na dnie, albo przynajmniej próbą przymuszenia do tego. No bo bez, jak, jak można, jaki pokój może być? Znaczy, co Ukraińcy zaakceptują, żeby się, siedli i podpisali traktat pokojowy czy rozrozej? No ja na miejscu Ukraińców bym chciał, żeby Polska była gwarantem, co najmniej. Mhm. Bo no nie wiem, co Ukraińcy, no i Amerykanom, mogą, może być to na rękę, bo zwolni ich to z odpowiedzialności, Ja my możemy wierzyć, że w ten sposób budujemy już Rzeczpospolitą dawno, bez tych gospodarczych wkładów amerykańskich, tak? I moim zdaniem tutaj możemy być rozegrani pod tym kątem, bo mówię, probierzem realnego zaangażowania Amerykanów byłoby plan Marszala do nowe czasy dla nas, dla nas, nie dla Niemców, tylko dla nas. I gwarancje realne bezpieczeństwa, w tym nuklearne, na poważne. Nie natowskie, tylko amerykańskie. Ale to widzimy, że się raczej nie wydarza. No właśnie, właśnie. Bo ale tu to no, to no, scenariusz no, skrajnie zły. Ale, ale, to znaczy, jak przyjdzie do krojenia tortu, to tradycyjnie będzie pokrojony tak, że Niemcy wyjdą na swoje, ale jak przyjdzie do wyciągania kasztanów z ognia, to znaczy, że trzeba będzie dawać realne gwarancje bezpieczeństwa, to z kolei my będziemy na tego, że nasza klasa polityczna, poza poziomem tylko werbalnym, nie rozróżnia struktur spraw a kwestii wojskowej. Nie wiem, dlaczego tak jest, przynajmniej tak mi się wydaje. I tu się obawiam, że to będzie tak rozegrane. I, I nie ukrywam, że minister Rao też mnie zaniepokoił. Miał 13 kwietnia przemówienie w Sejmie. Oczywiście rozmawiałem z innymi politykami, opozycją. Nie mówił, kto tam się przejmuje. Rao nie ma nic do powiedzenia, taki tam bla bla. To nie było takie bla, bla, tylko on włożył nową doktrynę polityki zagranicznej RP. I, I gdzie mówił, że trwają rozmowy z Amerykanami na temat nowego systemu bezpieczeństwa. Czyli takiego już NATO plus, tak? czy ekstra plus. I nie, to nie chodziło o przyjęcie. Bo przecież nikt się nie zgadza na przyjęcie Ukrainy do NATO. To coś musi być innego. Coś, co pozwoli Ukrainie zakończyć wojnę. No, się w roli Ukraińców. Przecież oni nie mogą na piękne oczy zakończyć tej wojny. Muszą dostać gwarancję. No Amerykanie im dadzą gwarancję. No ja tutaj, bardzo trudno jest zbudować właściwą równowagę, która kończy wojnę. Bo wojny kończą Nowe równowagi kończą wolną, tak, które są spisane później w tym traktacie, w dniu, którym one już są poczute. I nie widzę możliwości bez Polski stworzenia tej równowagi, I w, tym, w tym poszerzenia naszej stawki ryzyka. Chyba, że Amerykanie przejmą to, proszę bardzo, gwarancje nuklearne, ale Amerykanie nie lubią małżeństwa. Nie lubią się żenić. W związku z tym, to tak może to jest trochę nieskładne co mówię, ale Mam nadzieję, że przynajmniej tak wysyłam sygnały, o co może chodzić, że to nie wiem jaką tutaj i bez Polski, która może być rozegrana pod tym kątem. No, z drugiej strony jest to wielka szansa dla Polski. Odwrócenie Wielkiej Wojny Północnej z XVIII wieku, w ogóle odwrócenie Piotra Wielkiego, drogi do mocarstwowości Moskwy, pokonanie jej ewentualne, no i jakieś tam budowanie... Czegoś, tylko że to musi być wypełnione anglosaskim kapitałem, bo bez tego my nie mamy znów cyklów ekonomicznych, marży wystarczającej, własnych potentatów, własnych czempionów i, i nie będziemy w stanie też z Ukraińcami w odpowiedni sposób rozmawiać. Natomiast. Panie Jacku, uwaga, Panie Jacku ale to no. ja przenoszę piłkę znowu na moje pole, no ale to skoro chcemy mieć te własne czempiony, to w nie zainwestujmy. No to prawda. Ja w ogóle kiedyś. Tak, ja też. Tak, tak. oczywiście. I że tak. to nie tylko w zbrojniówkę, tylko wyznaczmy sobie. Pan, Pan sam się powoł, powołuje na przykład Izraela. Ja nie lubię porównać z Izraelem, bo to są inne okoliczności, ale w tym jednym możemy się zgodzić. Wytypujmy trzy sektory, w których będziemy inwestowali naprawdę duże pieniądze. To to może być, Branża może być Polska ma, ma ile inteligentnych specjalizacji? 12, 14? Jak ktoś ma 14 specjalizacji, to nie ma żadnej specjalizacji. Nie, moim, moim zdaniem, nowy przemysł kosmiczny oraz rolnictwo i przetwórstwo rolne na przykład. I, I tu byśmy naprawdę dali radę, zwłaszcza, że Ukraina jest niesamowitym rynkiem, moglibyśmy się doradać, rynkiem, no też wytwórczym. No, nie czuję się jakimś specjalistą też od gospodarki, zwłaszcza od rolnictwa, ale się zgadzam z tym. I też bez państwa i bez ochrony państwa dla, dla tego nowo rodzącego się przemysłu, trochę protekcjonizmu państwowego, w dobrym starym rozumieniu, prawda, nie dałoby, no to są mity neoliberalne, że się da. Tak? To po prostu nie ma takich cudów. Nikt tak nie zrobił w historii świata. Ani Amerykanie, ani Brytyjczycy. Zniósł bariery handlowe, zniósł bariery Absolutna celne, puścił bzdury. wszystko na żywioł i czekał aż. Nie, nie, nie widziałem na Reagan, nie. Re Reagan był żartym protekcjonistą. Absolutne bzdury i wymawiano nam to w latach 90. i 2000, że tak się robi. Japończycy się przekonali, jak wygląda wolny handel, nie, kiedy nie. zaczęli za, za bardzo szaleć. Mówimy o Plaza Accord tak? No tak, tak, tak oczywiście. To są w świecie oczywiste rzeczy. Nie ukrywam, że w Polsce najtrudniej się przebijające. Tak, nie da się bez silnego rządu i silnego państwa, które rozumie, jakie są interesy, zbudować nowych gałęzi przemysłu, które są nasze i my kontrolujemy cykle i marże. Nie da się tego zrobić, uważam. Po prostu się nie da. No dobra, w grach komputerowych może. Może. I to też tak nie do końca pewnie, prawda? Tylko dla prostszych ma, ludzi. Bo nie ma tak. kapitału, też tak naprawdę, i ci, co wkładają ten kapitał z zewnątrz, często też kontrolują później marżowość i, i na ile można odrosnąć od dzień. A przepuszczane jest przez pracę naszych informatyków, tak ten kapitał przechodzi przez to. I, i daje, no, jak ten poziom marży później wynika, to też do dyskusji. Znaczy, jaki jest, jak mm -hmm. jest rozdział marży też. Nie wierzę w coś takiego. Natomiast Amerykanie mogliby, na przykład, moglibyśmy modelować z Amerykanami, że no, budujemy New Space. Z nimi, oni mają program Artemis, jakieś porozumienia polityczne, że naprawdę jesteśmy podwykonawcami dla ich wielkich. Jest rewolucja New Space, Starshipa, program sił kosmicznych, sensory potrzebne w przestrzeni około księ... dualnych planetarn... układów planetarnych Ziemi i Księżyca. Mnóstwo pieniędzy wydawane, jeszcze nowa ekonomia i moglibyśmy się tam załapać lepiej niż Europejczycy inni. Tak, tak jak mhm. Japonia i Korea w innych dziedzinach w latach 50.-60. No, ale to potrzebujemy rządu, który to rozumie. Dzisiaj byłem na konferencji kosmicznej w Sejmie jako prelegent. Potrzebujemy ludzi, którzy to rozumieją, rządu, który to rozumie, żeby Jarosław Kaczyński w ogóle wiedział, o co chodzi. Bo w systemie polskich rządów to on musi się zgodzić i powiedzieć i tam eliminować wszystkich, którzy są przeciwni. I musi o tym pamiętać za tydzień, że taka była dyspozycja, tak? Bo wszyscy wyczekają, a potem będą przeszkadzać. Rozumieć, panowie, o co chodzi, tak? Brak instytucjonalności decyzji w Polsce brak kultury instytucji, tak, w Polsce, personalki najważniejsze, tak, nowy człowiek i wszystko od nowa, no to jest, wracamy do rewolucji kulturowej, czy do czegoś, czego potrzebujemy, głęboko. Dobrze, zacząłem trochę mówić chaotycznie, ale, Marcin, to masz pytanie, czy ja ciągnę z gospodarką. Mam sekundę? pytanie, bo ja chciałem dokończyć ten wątek, który nam się zarysował w momencie, w którym zaczęliśmy dawać Ukrainie gwarancje. Bo to nas pięknie sprowadza do tematu, który wywołał w ogóle największe kontrowersje, jeśli chodzi o recepcję pana książki. Czyli. No, pewnie, że możemy dać gwarancję Ukrainie i wejść tam z wojskiem, bo jest artykuł 5, czyli my zabezpieczamy ich, oni zabezpieczają nas. To znaczy, my jesteśmy, jest rok 1914, oni są Bośnią, my jesteśmy Serbią, ale tam jest Rosja, a Rosję gwarantuje Francja, a Francję gwarantuje Anglia, więc nie ma problemu. Jest zawsze ktoś, kto nas gwarantuje. Problem polega na tym, że ta dyskusja, jak większość, zamienia się w taką totemiczną dyskusję. Tak? Znaczy, mistrzostwa świata w szanowaniu artykułu piątego. Tu, tu nie o to chodzi, bo według mnie prawdziwa dyskusja jest gdzie indziej. Prawdziwa dyskusja jest według mnie mniej więcej tu. Jest jakiś spektrum rzeczy, które mogą się zaziać w przypadku, gdyby przyszło co do czego. I w jednym końcu tego spektrum jest, Rosjanie nas zaatakują i nikt nic nie zrobi. A w drugim skrajnym spektrum jest wszyscy jak jeden mąż natychmiast pójdą na wojnę nuklearną. I zakładam, że te dwa, te dwie skrajności odpadają i że w jakimś innym punkcie tego spektrum realnie ta reakcja zachodu mogłaby się umiejscowić. Teraz pytanie Bliżej którego końca tego spektrum uważa pan, że, żeby się zadziało. No właściwie teraz, w wyniku tego, że armia lądowa Federacji Rosyjskiej jest no, niszczona, tak jak zresztą armia ukraińska i kolejne roczniki ukraińskich, e, głównie mężczyzn, e, no, armia rosyjska nie będzie miała przez jakiś czas, ale niedługi, w zdolności do pełnoskalowej wojny z nami e, mamy kupiony trochę czas. Natomiast Rosjanie i elity geostrategiczne Rosji, my je śledzimy w Strategii future, coś co mówią, wypowiadają się, i to duzi gracze, nie jakiś tam Dugin czy ktoś, tylko ludzie, którzy naprawdę kształtują tę debatę, absolutnie nie mają zamiaru spuszczać nowi z gazu w tym sensie, że uważają, że weszliśmy w okres chaosu, potrwa 20 lat i będzie nowa transformacja, tak jak w czasach napoleońskich, prawda, pierwszej wojny, 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 wojny siedmioletniej, w XVIII wieku i tak dalej. I oni po prostu muszą przetrwać i rozegrać swoją partię. Tylko, że dopóki nie będą mieli odbudowanych wojsk lądowych, a podejmą się próby odbudowania w czasie pieredyszki jakiegoś to będzie nacisk na dwie główne metody. O, o, presji na Polskę na przykład. Jako głównego sprawcy tego, że Ukraina nie przegrała, bo tak nas postrzegają, żeby z terytorium Polski Rzeszowa, Jesionki nic by nie było, i naszej pomocy. Dwa spektra. Pon działania hybrydowe, no, zabójstwa. Porwania, zamachy, cyberataki, ataki na infrastrukturę, na przepływy strategiczne. Poniżej wszystkie zachowania, tak, żeby nie uruchomić artykułu 5 NATO, tak? Żeby NATO powiedział: Nie, to nie jest wojna, wluzujcie Polacy, co tam gadacie, tak? I my będziemy musieli sami ogarniać to wszystko, tak? sami ogarniać. I to będzie w państwach bałtyckich, na Ukrainie i rywalizacja w Białoruś w ten sposób będzie się realizowała. Może jakaś ruchawka być na Białoruś nawet. I wszystko takie poniżej takiej pełnej wojny z czołgami, brygadami będziemy musieli sami ogarniać, bo NATO nie powiesz że to jest artykuł 5, Tak? To jest, to jest bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz i ten scenariusz również wymusi dyskusję po wyborach. Zobaczcie panowie o przywróceniu poboru do wojska. Dlatego, że będzie potrzebna resilience, odporność. A nie, takie jak Armię nowego wzoru, że powstrzymać atak na Warszawę, prawda, i potem rozegrać tą sytuację, żeby sojusznicy przyszli w wojnie pełnoskalowej, konwencjonalnej, tylko to będzie mnóstwo małych rzeczy i całe społeczeństwo będzie musiało uczestniczyć w odpieraniu tego albo zdawać sobie sprawę po przeszkoleniu, po czymś takim, tak? Będzie duża presja i na to zburzy nas też presję, bo o tym się mówi, żebyśmy przywrócili. Nowoczesny, ja nie mówię o ZETCE, tak? o zasadniczej służbie zawodowej z czasów PRL-u. Armię Obywatelska, tak się mówi. i kobiety, mówi. i mężczyźni razem. To znaczy, i kobiet też młodych to będzie dotyczyć. Tak? Taka dyskusja będzie. Nie, może to być przy jakieś takie szarpnięcie ku nowoczesności, też takiej właśnie, o której mówimy. Na to, to jest jedno spektrum, i podejrzewam, że to czeka nas kilkanaście lat takiego zmil lekko zmilitaryzowanego, no, trochę zmilitaryzowanego funkcjonowania. No a drugie spektrum no Rosjanie nie mają znów tych wojsk konwencjonalnych, ale mają broń jądrową i zaczną znowu takie połszczenie, takie machanie tym, że wiecie, rozumiecie, nie wygraliśmy w pełni na Ukrainie, ale dokonaliśmy aneksji Białorusi, a kto podniesie na to rękę, to jest wojna nuklearna, tak? No i formalnie anektują Białoruś, zwłaszcza jak legiony kalinowskiego też szkolone przez Ukraińców wejdą na Białoruś i będą próbowały jakąś ruchawkę zrobić, tak? No i będzie groźba ciągle wisząca wojny nuklearnej. Albo jakiegoś takiego izolującego uderzenia nuklearnego. To, ja się, i... no. to ja się wetnę. To ja się To dlaczego w takim razie tej groźby jest tak mało w pana książce? W tym planie bitwy. Jest sporo, jest cały pół rozdział nawet. Osta ale na ostatni, ale ostatni, bo no tak. ja mam takie wrażenie chronologicznie, że w tej pana książce jest trochę tak, że my rozbijamy Rosję. Dajemy jej odpór tutaj tam. Brama Smoleńska, bitwa, strefa śmierci, dajemy im łupnia, to nawet to określenie się pojawia, że daliście im łupnia w grze wojennej. I cały czas nie pojawia się ta groźba, nawet taktycznego ataku jądrowego. Jest, w, tej, w tej grze się też pojawia, ta w ogóle gra, to jest sierpień i wcześniej. Opisałem ją specjalnie, bo ona przebiegła bardzo dobrze, ta gra, dlatego że ten raport poszedł później do polskiego monu z tej gry, o czym wiem. I miałem takie wrażenie, że ukształtował wyobrażenie tego, że my powinniśmy mieć dużą armię lądową i damy radę i w ogóle, ja uważam, że Hegemon, Potomaków, który grałem, nie, roz, nie podgrał dobrze ognia pośredniego i logistyki, i właściwie ten rozdział jest przestrzegawczy, tak? Wobec tego nie wiem, czy został tak odebrany, że musimy mądrzej wymyślić strategię wojskową na nowe czasy, i właśnie w kierunku bardziej precyzji. I lżejszej logistyki, bo nas nie stać. I kulturowo, i w ogóle, kurwa, to są złe podpowiedzi. Na przykład, wbrew temu, co minister Błaszczak teraz mówi w ostatnich dniach, znowu mówi o tych wielkich liczbach czołgów i tego wszystkiego, nie rozumiejąc, że z tym się ciągnie logistyka. I musi powiedzieć, że to jest wojna obronna, czy strategia aktywnej obrony, czy ofensywna. W ogóle oni o tym nie mówią. Jeszcze do tego jest nowa koncepcja NATO, że strategia aktywnej obrony, ale ona jest nieralizowana. To jest w ogóle dużo takich już szczegółowych profesjonalnych rzeczy. To jest nie zgrywa się również z tym, co NATO... to. Ja nie rozumiem dużo prostszej rzeczy, prawdę mówiąc. Bo w dyskusji o strategii bitwy obronnej aktywnej obrony, i aktywnej obronnej tak Pana nie przegadam. Natomiast moja wątpliwość jest dużo, dużo prostszej natury. To znaczy, no. dlaczego ta groźba taktycznego uderzenia nuklearnego pojawiła się w kontekście wojny ukraińskiej tak szybko? I no tak szybko roku... też wywołała paraliżujący wpływ na Zachód, a w scenariuszu hipotetycznej bitwy z Polską Rosjanie mieliby znosić upokarzające porażki przez ileś miesięcy i cały czas nie sięgnąć po nie, jądrowy przecież... straszak. Bardzo dobrze pan to podniósł. To jest bardzo ważne. Rosjanie zrobili to w realnej wojnie z Ukrainą, żeby izolować Ukrainę od realnej pomocy i skutecznie zrobili odstraszanie od, real... od prawdziwej masowej pomocy, tylko takich strzykaweczków, tak? Zachód daje. Skutecznie zrobili odstraszanie. I to działa. Taka jest prawda, dyskutujemy, czy 14 czołgów, czy 8 poszło, plus 2 śrubki, tak. Natomiast w książce jest też wobec Polski. Po pierwsze, w, w stanowiszu sierpień i, i prawdziwa gra została rozgrana w ten sposób, że gdyby grywaliśmy pod Wilnem, zamykaliśmy w półkotle, wojska Rosyjskie, Rosjanie, Amerykanie, grający Rosjanami, użyli broni jądrowej, tak, na Wojsko Polskie. To raz. I nie było żadnej na to odpowiedzi. To też takie było prze... ostrzegawcze. A dwa, że w przypadku wojny obronnej w koncepcji armii nowego wzoru jest tak, że mieliśmy tam cały, i to jest opisane, tak zwaną strategię lustra. Stawiamy Putinowi lustro, że łopie. mamy własną pendlę decyzyjną, twoja sygnalizacja strategiczna o użyciu broni jądrowej tak naprawdę jest skierowana nie do nas, tylko do Amerykanów, ale my mamy w dupie, za przeproszenie, bo my amorficzny system dowodzenia i dalej będziemy napieprzać konwencjonalnie w was, więc Amerykanie nas nie zatrzymają, więc wasze jedno uderzenie nic nie pomoże. Nic nie pomoże. My dalej jedziemy z tym koksem. Amerykanie nie będą w stanie zadzwonić do błaszczaka i odwołać nas z tego, bo mamy pętlę dowodzenia własną, amorficzne, własny targeting i jedziemy z tym koksem. Jak konie poszły w las, to jedziemy z tym, tak? W związku z tym pozbawiamy Was szantażu nuklearnego. A jak dacie drugą i trzecią, to tak zrobicie imbę kompletną, że jeszcze będzie pełna wojna nuklearna, więc pozbawiamy Was tego politycznego instrumentarium. I właściwie to jest jedna ze strategii nuklearnych, które w opisuje. Musimy zacząć rozważać. Jak ukształtować dowodzenie wojska polskiego i w ogóle zdolności nasze ogniowe, żeby Amerykanie nie mogli, żeby strategia rosyjska deeskalacji przez eskalację nie była skuteczna, bo ona jest skierowana nie do nas, ona jest do Amerykanów. I Amerykanie na nas nacisną, i wtedy przegramy, bo nie kontrolujemy własnej święty decyzyjnej. to jest w książce wszystko opisane, nie I de facto tę musimy zdecydowanie odbyć tę dyskusję w Polsce, tylko ona jest niepoprawna politycznie, dyskusyjna, znaczy dyskusyjna w tym rozumieniu tradycyjnym, czyli kto to ogarnia w ogóle, że możemy o tym pogadać, a nasi politycy to w ogóle. Pachnie jakąś bronią jądrową, jakimś złamaniem traktatu o nierozprzestrzenianiu, podczas gdy to jest konwencjonalna metoda, na przykład katalityczna, uruchomienia reakcji amerykańskiej, tak? I zasługujemy na taką debatę. No nie jesteśmy, że nie jesteśmy jakimiś po prostu ostatnimi a jest wojna na wschodzie i Rosjanie znów w ostatnich dniach przed naszym nagraniem zaczęli sygnalizować, że dadzą Białorusinom dostęp do broni jądrowej, tak? składowanym terytorium Białorusi, co efektywnie może wyeliminować naszą strategię kupowania tych bogów aktywnej obrony, czyli rażenia, żeby nie było buczy, rażenia ogniowego na Białoruś po to, żeby Rosjanie nie mogli z Białorusi niszczyć nas, żeby nie było buczy, jak mawia minister, tak, jeden i drugi, Amerykanie nam nie pozwolą tego robić, bo to grozi wojną nuklearną. Musimy mieć na to strategię. Tak? Tego chodzi, o... Znaczy Ja, ja rozumiem tą, 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 czołgów, tą, to, to przelicytowanie w pewnym sensie. Że e... tysięcy czołgów za moje i pańskie pieniądze może się okazać że z powodu strategicznych w ogóle jest bez sensu. Ale tu, czy tu chodzi o to, że my powinniśmy mieć trochę reputację wariata? To znaczy... No nie, jak przy stole pokerowym, tak? Jak ktoś ma reputację konserwatywnego gracza, no to źle, no bo wiadomo mi więcej czego się po niej spodziewać. Jak agresywnego gracza, to też źle. Najlepiej jest mieć reputację wariata, no bo nikt nie wie co wariat no Właśnie. I wtedy Amerykanie muszą płacić koszty, o których mówiliśmy na sam początku rozmowy. Muszą nas uspokajać, płacić koszty to, żebyśmy realizowali ich politykę stabilizacji sytuacji, stabilizacji Eurazji, to usp uspokajać muszą tego wariata, który ma własną pętlę decyzyjną i nie słucha automatycznie. To jest właśnie istota sprawy i to jest nic niewymyślonego, bo Korea Południowa w ostatnich tygodniach dokładnie tak zrobiła. Korea Północna ćwiczyła znowu te uderzenia nuklearne, ćwiczyła ostrzał Seulu i prezydent Korei Południowej powiedział Amerykanom tak, słuchajcie, nie dajemy rady, to nas irytuje. W związku z tym my Przygotowujemy się, pomyślimy w ogóle o poskaniu własnej broni jądrowej, to od razu Amerykanów obudziło, a później dodał następnego dnia, że myślimy o prewencyjnych uderzeniach konwencjonalnych na składowiska broni jądrowej północno-koreańskiej. To jest skrajnie eskalacyjne stanowisko Korei Południowej, które wymusiło na administracji amerykańskiej, zdaje się, Blinken albo Austin powiedział: dobra, to wy, my i Japonia podpiszemy trójstronny pakt. O rozszerzeniu naszych gwarancji nuklearnych i pokazaniu zdolności nuklearnych jeszcze bardziej. Innymi słowy, Korea Południowa wymusiła na Amerykanach, żeby coś więcej dali, na przykład więcej składowali broń nuklearnej, pokazywali więcej zdolności. I to jest przed nami. My to musimy zrobić. A już w szczególności, jak naszym wpadnie, przyjdzie do głowy robić sojusz z Ukrainą, to bez to, o czym Zełęski mówił, prezydent trochę zaczął sugerować na Placu Zamkowym w Warszawie, bez takiej rozgryweczki z Amerykanami w ogóle nie oni o tym nie myślą. Tylko czy my jesteśmy w stanie tego podać? Dlatego, że bez gwarancji nuklearnych, rozszerzonych, wiarygodnych, symetrycznych zdolnościach amerykańskich względem rosyjskim, będzie strefa udawanej tożsamości, gwarancji, tak? Niezależnie od tego, co mówi przepis NATO. Tylko to są realne zdolności, mają znaczenie, bo inaczej Rosjanie mogą odebrać, że to jest fikcja i przetestują to, zwłaszcza jak będą się czuli zagrożenie egzystencjalne. Albo jak będzie ruchawka na Białorusi, bo ci od Kalinowskiego, od Legionu Kalinowskiego wejdą i próbują bać Łukaszenkę, to Rosjanie wtedy wejdą wojskiem i zrobią aneksję formalną. Co mi zrobicie, jak wejdę? Zrobię aneksję i tak jest złamana struktura bezpieczeństwa, i okaże się, że wygrali wojnę totalnie, jeszcze zagrośli bronią jądrową i będziemy w stawce ryzyka ogromnej. Tak? To są absolutnie niewymyślone rzeczy. I, i to, że my nie mamy takiej debaty na ten temat świadczy o absolutnym podporządkowaniu polityki bezpieczeństwa państwa polskiego, percepcji tego w Stanach Zjednoczonych. A my jesteśmy tu, a oni są tam. Oczywiście są naszym głównym patronem, ale oni są tam, a my jesteśmy tu. Mamy w tej zasadniczej części rozmowy tak jeszcze z 10-15 minut, więc pewnie czasu na trzy ostatnie pytania. To ja pana jeszcze złapię za słówko tutaj, bo na poziomie diagnozy, jak sądzę, się zgadzamy. Znaczy zgadzamy się co do presji, jaką wywierają na nas Amerykanie, zgadzamy się co do niemożliwości stawiania przez Polskę warunków, znaczy Polskę w tym kształcie i z tą partią konkretnie władzy. Jak i zgadzamy się co do tego, że powinniśmy żądać dla siebie więcej i umieć grać. Tu między, nie ma między nami zgody. Nie ma między nami polemiki. Myślę, że natomiast polemika. Jest... Ja bym jeszcze dorzucił od siebie, że Zgadzamy się co do tego, że mówiąc Bolesławem, Prusem i Faraonem, nie ma traktatów dla słabych. I że włócznie, Traktaty są dla silnych. Włócznie tak, decyduje, tak, tam z tymi włóczniami coś było też w jeśli nie stoją za nimi strzały tak, i włócznie. Tak, tak. Moja wątpliwość dotyczy poziomu operacjonalizacji tego, bo żyjemy w kraju, w którym Amerykanie mogą nam zablokować Lex TVN. a co dopiero możliwość przerzucenia na nich rosyjskiego szantażu nuklearnego. No, oczywiście. Pan Mamy powiedział, to jest cytat z pana z, z debaty z doktorem Lubiną. Amerykanie decydują, jakie rządy są w krajach, których są gwarantem bezpieczeństwa, a jakich nie ma. Pytanie dotyczy tego: no, czy skoro Amerykanie decydują, jakie rządy są w krajach, które są ich klientami w dziedzinie bezpieczeństwa, to czy nie zmienią rządu, zanim ten nie zacznie wprowadzać polityki Bartosiaka? To dopiero będzie imba teraz po tym. Ale są w stanie. Operacja Gladio 2 są i mamy. W stanie zmieniać rządy państw, zależnych całkowicie od bezpieczeństwa. Ale to nie jest żartobliwe pytanie wbrew pozorom. To jest pytanie o logikę fundamentalnego dla pana książki, również i dorobku prawda. wywodu. Nie ukrywam, że się zastanawiamy w Straty Dzień To jest główna. To prawda, no. Tak samo wie pan, zastanawiamy się, jak, jak bardzo kontrolują rząd Zełęckiego. Gdyby. Gdyby Chińczycy zaproponowali radykalny plan pokojowy nie? na Ukrainie. Mhm. Który ja nie by... wiem, czy kontrolują. Myślę, że zachowują dla siebie możliwość działań sabotażowych na przykład. Nie w sensie wojskowym, ale z sabotowaniem no i witamy, decyzji. W prawdziwej, witamy w prawdziwej strategii, panie Jakub. No byliby naiwni, gdyby robili inaczej, od razu dodam. No nie można w kogoś ładować miliardów i miliardów i nie dlatego, mieć żadnego trzymania. Dlatego powiedziałem o szczelności państwa. Wydaje mi się, że rząd w Tel Awiwie jest samosterowny wydaje mi się, że rząd w Ankarze jest samostronny. Wydaje mi się, że już nie mówiąc oczywiście o takich no, oczywist bardziej oczywistych przykładach, typu, typu Paryż. Tak. No, ale De Gaulle miał prostą metodę. Najpierw bomba atomowa, potem suwerenność. No bo De Gaulle właśnie chciał mieć pełną niezależność i też możliwość wpływania. dokładnie ta rozgrywka nuklearna, o której powiedziałem 5 minut temu, to De Gaulle antycypował coś takiego i właśnie chciał mieć Force de frappe żeby móc wciągnąć Amerykanów w wojnę nuklearną, a przez taką możliwość powstrzymał Sowietów od szantażowania Francji. I, tak. dlatego... I też dlatego stworzył doktrynę na wariata. To znaczy Oto? francuska doktryna nuklearna to jest fascynująca lektura. Możemy użyć broni atomowej w odpowiedzi na każde narażenie naszych żywotnych tak interesów. To można z tego wyczytać, co się komu żywnie tak podoba. Jest i jeszcze Szirak to uszczegółowił w odpowiedzi na atak terrorystyczny. Tak jest. To... Czyli to jest metoda, oni są nienormalni, musimy coś zrobić, żeby nad nimi zapanować, po to też testowali tą broń. Dlatego... Nie dlatego, że im to sprawia frajdę, żeby rajskie wyspy na Pacyfiku mogli to wysadzać na Saharze, a jednak wysadzali na Pacyfiku. Dlaczego? No bo żeby właśnie pokazać, wiecie, my jesteśmy nienormalni, tak? Że nie wiadomo, tak, co nam jest, strzeli do głowy. To jest strategia tak katalityczna i to jest bardzo skuteczne najczęściej jak Się słabszym od, od potencjalnego przeciwnika albo patrona. Yy, I to moim zdaniem czeka nas też, nawet w wymiarze konwencjonalnym. Gdybyśmy mieli zdolność rażenia, na przykład tymi Heimarsami, ha dlatego się niepokoję amerykańską pętlą w zdecydowanym targetingie, że możemy zrównać z ziemią cały obwód Kaliningradzki oraz razić do Berezyny, Drzwiny, może Dniepru, cele na Białorusi, albo w ogóle mieli własny system. Rozpoznawczo-uderzeniowy, pracowany wspólnie z Ukrainą, rażenia miast Counter-Value tak w Rosji, to wówczas, tylko no konwencjonalnie nawet, to wówczas w jaki sposób kontrolujemy dynamikę eskalacji, ale to Amerykanom się nie podoba i oni by chcieli wpłynąć na to, że jednym telefonem to odwołują i nie będą nam sprzedawali tych rakiet, nie pozwalali, nie powinni, dlatego musimy mieć własne satelity, ale generalnie powinniśmy zaprezentować zdolność i wolę polityczną tego, że przy... ci nam grożą nuklearnie. To my jesteśmy w stanie zrównać Kaliningrad z ziemią. Tak? Zamian, zamian za to. Tak zwana opcja seulska, przysłowiowo, tak? Używając koreańskich porównań. Tylko to trzeba mieć jaja, nie? Jeszcze... No, nie tylko jaja, ale chyba także przeciwstawić się siłom strukturalnym, o których sam pan pisze. No tak, One gdzieś tak, nakładają. Tak. I ktoś trzeci musiałby nam to dać. To znaczy, nie ma, nie ma tego kogoś trzeciego. Na szczęście, to... jest proliferacja. W... Na szczęście jest proliferacja systemów rakietowych, targetingu i broni precyzyjnej. To nie tylko Amerykanie mają monopol. Myślałem przez chwilę, że rząd 100 dlatego z południowymi Koreańczykami tam diluję, żeby mieć te op opcje, bo oni mają tam różne zdolności. Myślę, że czas porozmawiać z Turcją, czas porozmawiać z Ukrainą. Panowie, ale to trzeba mieć elity polityczne, które po prostu ogarniają i instytucje. To nie może zależeć od jednego człowieka czy drugiego bo to doba ma 24 godziny, rozumiecie, Musimy mieć, musielibyśmy mieć patriotyczne i dumne, w dobrym rozumieniu tego słowa, wierzące w państwo polskie, że państwo polskie jest silniejsze niż ambasada jedna czy druga i że państwo polskie jest szczelne i kierownictwo jest spójne i dowozi. Tak? A w państwie polskim, w Trzeciej ludzie ba, ba, widzieli zabójstwo i bali się zeznawać, bo potencjalny zabójca... Byłby silniejszy niż państwo polskie, które miało chronić. No przecież wiecie, jak to wyglądało. Tak? Więc jest instynktowna w nas słabość, wynikająca właśnie z słabości państwa, tam gdzie ono powinno być silne. A oczywiście, tam gdzie jest silne sztucznie, może go nie powinno być. Tak? No to nawiązując też do naszej rozmowy sprzed mniej więcej godziny, panie Jakubie. I, i nasze elity polityczne, my rozmawiamy z nimi, absolutnie nie wierzą, że my jesteśmy w stanie przeprowadzić to, co przed chwilą powiedziałem. Więc to, to nasz zabieg w tej chwili jest trochę teoretyczny, bo nie ma jako wykonu, tak? Gdyby pytanie, zapytaliśmy Roberta Lewandowskiego, publika zapytała, co się stało na kolejnych tych Mistrzostwach Świata. Zabrakło jakości. To jest coś w tym stylu, tak? I oczywiście zaraz powiedzą, Bartosia, się znowu wywyższa, opowiada coś tego. Na szczęście ja nie muszę realizować takiej polityki, no ale od państwa położonego w tym miejscu na świecie, które zaliczyło zabory, mordowania, wojny światowej, no wymagać należy trochę jednak, potrafiło zbudować system państwowy, system odporności państwa, który rozumie takie rzeczy, chociażby o których my rozmawiamy i próbuje je operacjonalizować. Dobra, nie udało się, ale próbuje, tak. Mhm. To chciałem zmieścić jeszcze jedno pytanie w części zasadniczej. Skoro o elitach mówimy, było u nas trochę kontrowersji i pytań o człowieka, który chyba dla Pana jest mentorem, czyli o Filipa Carbera. Mhm. E, a, a kto zaczął i tak dalej. E, no kto chciał, to sobie wygooglował i, i, i jego biografię przeczytał, ale bardziej bym chciał zapytać, kim on dla Pana był, jest i jakie najważniejsze lekcje Pan od niego odebrał. Okej. Okay. No tak, rzeczywiście, można, można wygooglować, wygooglać, tak, czy wygooglować, już sam nie wiem, czy późno, może jestem trochę zmęczony, przepraszam, język polski sławnie. Jest to generalnie legenda zimnej wojny, tak. Człowiek w ogromnej charyzmie, zatem też kontrowersyjny z wielu, z wielu powodów. Człowiek wojny, tak to. Chyba najbardziej charyzmatyczny człowiek, jakiego poznałem. To jest jak, jak to, wie pan, pewnie kontakt z Napoleonem. Kontakt z Napoleonem, Juliuszem Cezarem, to serio i nic nie przesadzam z takiej kategorii. Tak? Tylko może nie znalazł się w takim miejscu. Nie musiał przekroczyć Rubikonu, tak? Rozumiecie, panowie, o co chodzi. No, plus, nie... najwyższym stanowiskiem, jakie pełnił, był doradca Kaspara Weinbergera. No generalnie za... Mówię o formalnie pełnionym stanowisku. Formalnie był szefem. Yy... Chyba, w sumie nie wiem, jaka jest hierarchia formalna rangi tam, w tym w Pentagonie, ale za czasów Reagana był, za, był e, odpowiedzialnym tylko przed sekretarzem obrony szefem strategii Pentagona. Tak? Mhm. Czyli tak, no, tak? Jeden z ulubionych uczniów w Marshala w Office of the e, Doradcą kolejnych szefów NATO i dowódców NATO. Tak? Nawet był doradcą Margaret Thatcher. E, z Wojnem Kipurskim był głównym autorem e, w w, 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 w wielkiej rewolucji Ireland Battle był obok generała starego, jednym z twórców tego. Tak? Serio. Okay. To jest... I, I jaka jest centralna lekcja, którą I pan z rozmów z nim... Generalnie, w... generalnie był szefem potomaku i najbardziej to charyzmatyczność jego i, i takie rozumienie wielkich konstruktów sztuki. Zasady metasmentu, tak? Czyli szukania asymetrii, a nie symetrii. To jest nowość w Polsce, bo szukamy symetrii. Tyle samo czołgów, tyle samo butów. Asymetrii się szuka, żeby wygrywać, a nie symetrii. No, na pewno jego rozumienie wojny lądowej, tak? Lektury, które. Pod, pod, absolutnie nieoczywiste lektury, które dawał. To jest jego tutaj doświadczenia, jak jeździł do Polski, ja byłem z nim u polskich decydentów wielu. W jaki sposób rozmawiał z nimi? I też właśnie rozmawiał z nimi nie jako, bo musi, wiecie panowie. A w tym, jaki że... sposób rozmawiał? Obsesowy? Bezpośrednio? Właśnie nieobsesowy. Dlatego, że środowisko strategów amerykańskich dzieli się na dwie kategorie. Jedni, którzy realizują politykę amerykańską na twardo i tam zapłodniają naszych. I takich, którzy są naprawdę strategami, tak? I on taki, on taki był. Więc na przykład podpowiadał nam rozwiązania takie, które nie do końca były administracji amerykańskiej na rękę. Tak? To raz. Jest jeszcze trzecia grupa Amerykanów, którzy tu się kręcą nad Wisłą i niestety nasza klasa polityczna często nie rozpoznaje: to są ludzie, taka powiedziałbym, wpływu. Głównie firm zbrojeniowych, którzy wymawiają, że jak będziemy kupowali od nich, to oni będą pomagali realizować politykę zagraniczną Polski. I niestety nasi włodarze się na no to łapią, to jest jakiś absurd. Nazwiska, bo, jak Bo środowisko strategów amerykańskich jest ponad to. Czy zna pan Rona Asmusa? Jest ponad to. Znaczy środowisko strategów amerykańskich jest tak naprawdę ponad to i trochę pogardza tym. Tak. Mhm. I... A skoro? Dobra. To... Jak powiedział Jerzy Marek Nowakowski, mylimy pójście do supermarketu z pójściem na kolację do właściciela supermarketu. No właśnie. I jest, i jest no więc, więc filikalny. Natomiast on, on jest też taki no, kontrowersyjny na, na przykład. Dwie kontrowersje, które zawsze mnie u niego trochę tak zastanawiały. Po pierwsze. Mniej się zajmował Chinami. Bo jest naprawdę doskonały w wojnie lądowej. Zresztą prowadził też ćwiczenia Proud profet jedyne ćwiczenia nuklearne z udziałem administracji w czasach Regana jak przebiegała wojna jądrowa w Europie. Więc on się na tym doskonale znał tak? i nie umiałem nawet ocenić jakości, był tak dobry w tym. Natomiast z Chinami był tak, że miał takie zarzuty, że za bardzo podkręcił. Kwestie rozbudowy broni nuklearnych chińskich. Tak, jakby właśnie był za szybkim przygotowaniem się do wojny. Nie? I tam były, były problemy z tym, były artykuły na jego temat w Stanach. No, ale on po prostu jest takim pistoletem. tak I, i trochę przesadził z tym, z, z tą oceną. I się pomylił w tym. No, ale kto się nie myli. A no Tylko to rozumiecie, to już jest od pewnego poziomu. no To tak łatwo powiedzieć, ty się pomyliłeś, to jesteś wyeliminowany. No. A druga rzecz jest taka, że. Absolutnie był szaleńcem. W czasie pierwszej wojny ukraińskiej w 2014 roku jeździł z tym, z tym, yy, no, tym, tym sławnym rajdowcem wojskowym, który wykonał większego rajdu. Się z -Z -Z chyba nazywa, ten generał ukraiński, który później stał doradcą i teraz też jest bardzo blisko decydentów. Właściwie jednym z twórców tej ofensywy, która ma nadchodzi. To jest kumpel Karbera i oni centralnie jeździli tam i Karber był na tej wojnie z jeńców rosyjskich to i pisał, do ja byłem wtedy przy, widziałem to na własne oczy jak pisał listy do Obamy wraz z Wesleyem Clarkiem, który był byłym dowódcą NATO i to jest jego kumpel tak i widziałem razem wielokrotnie w Potomaku zresztą senior fellow też w Potomaku, Wesley Clark dowódca NATO, saker i pisał do Obamy co jest potrzeba i tak dalej i był z tymi wojskami ukraińskimi. I Karbe czasami trochę dokonywał tak zwanej inflacji, żeby wpłynąć na administrację amerykańską, zgodnie z polskim interesem de facto, nie ukraińskim, ale trochę tak próbował szarpnąć tą, tą administracją i też uznano go za takiego wojennego. Potem go widziałem z generałem Bridlowem, który był dowódcą Saker, dowódcą NATO. To też są kumple, też ich znam obu i yy, yy, yy. Karbel uchodził za takiego jastrzębia, że trzeba zatrzymać Rosję i, i wojna, i wojna, i wojna. I potem też, jak gdyby, z jego kolejnym dobrym kumplem, Benem Hodgesem, widziałem go wielokrotnie na grach wojennych wojsk lądowych, gdy Ben Hodges był pełniącym pełniącym służbę dowódcom wojsk lądowych, czyli kościem, którego zależy bezpieczeństwo Polski. To było w czasach, gdy pamiętam, prezydent Duda oznaczał go 15 sierpnia jakimś medalem polskim i zabiegali o kontakt, kłócili się z Maciej to ma lepszy kontakt na Bena Hodgesa, to był najlepszy buddy fila Carbera i myśmy robili warsztaty potomakowskie z nimi. No i oczywiście Polacy stworzyli całą narrację, która ma obniżać mnie, obniżać tego, no bo tak funkcjonuje Polska, polskie piekiełko, tak? Jestem związany. Generalnie Phil Carber jest taka książka Long... Mirror, my, się pamiętam, mirror, mam to gdzieś tutaj. E, o zim, długiej zimnej wojnie. E, e, brass się facet nazywa, chyba, był analityk brytyjski, który opisuje to wszystko. Jeżeli tam Carberry jest jeden z głównych bohaterów. Gordon Brass, albo może mi się coś przekrzywiłem: Long Mirror, coś z, z lustr. Wrzucimy w komentarz. Coś takiego. Przepraszam, się spóźno, już dawno to czytałem. I, I tam jest i jego kumpel Peterson też, bo właściwie to tam jest prowadził do Potomaku. Był oficer DIA, wywiadu wojskowego USA, który później e, on był, pracował w Potomaku i on też się zajmował, i to była jego prawa ręka. No, potem się rozstali, już są starszymi panami, oni mają z 80 lat, teraz w ten słab, słabo, Słabno na zdrowiu. No więc nie są już teraz takimi, no, chociaż Carber cały czas tam szarpie. Jak byłem w przed wojną, to u Carbera w domu z, z, z kolegami, to nie jest żadna tajemnica, bo robiliśmy z tego raport, to u Carbera w tym domu to się przebijali ludzie z administracji wtedy, przed wojną. I jest nazwiskiem. Sam byłem świadkiem w, w Pentagonie, jak byłem, jak pozwalali mu palić te wajpy, tak, te, te papierosy, te takie, tak. Serio, i to był jedyny gość. I to inni opowiadali, że Carberowi się pozwala. I to są rzeczywiście takie niby anegdoty nieistotne, ale jednak może istotne. I, i Byłem z nim też wielokrotnie w państwach bałtyckich, w Baltic Defense College, na grach wojennych w, to, w Dorpacie, tak, w, czyli w Tartu, w Rydze, z, z, z Łotyszami, z naszymi w ogóle, w, w, no i tak dalej, i tak dalej. Więc każda próba dezabułacji, którą tam widziałem, jacyś po prostu amatorzy próbowali, to, to jest coś takiego, jakby, no nie wiem. Aż brak jakiegokolwiek rozeznania w ogóle, co, co oni krytykują. Tak mi to mówią. Wszyscy lubimy powoływać się na znane nazwiska. Mnie też korci, żeby przed końcem naszej rozmowy tak trochę pana podpytać, czy Elbridge Colby ma rację. Hmm. Bo lubi pan te wrzucać Elbridge'a Colbiego. Polacy jeszcze Dobra, nie bardzo powołują się na jego, na jego tezy, bo one byłyby z punktu naszego widzenia kontrowersyjne. Dobre pytanie. To jest a propos takich tych. Znam się z Elbridge'em Colby, ale on mnie nie lubi, więc zaraz powiem. Choć bardzo prostego powodu, bo się raz nie pojawiłem na spotkaniu, o którym zapomniałem i zapamiętał mi to. Hmm. Natomiast, dwie rzeczy. Jego widzenie świata jest sprzeczne z interesem Rzeczypospolitej. Tak. Jest sprzeczne z interesem Rzeczypospolitej. Gdy mówi, nie przekonuje mnie, bo nie ma charyzmy, facet w sobie, żeby to, co mówił, przekonujący. Natomiast jego książka Strategy of która była pokłosiem tego, że w Pentagonie odpowiadał za strategię narodową i ją napisał właściwie ponownie własnoręcznie za Trumpa. Jego książka Strategia Nile jest genialnym traktatem strategicznym, bestentycznym skarbnicą wiedzy i tego, jak oni rozumują. Takim właśnie spajkmanowskim dziełem. Polecam wszystkim. Tak. I nie ma to wspólnego nic z tym, że jest to niezgodne z interesem państwa polskiego. No, nie, nie wepchnąłem pana na minę. Chciałem na ostatnim odcinku tak pana na minę wepchnąć, żeby pochwalił pan Kolbiego, i wtedy e, wyszłoby, że. No, no też, myśli jego są genialne z punktu mm -hmm. widzenia logiki. Tak, tak. ale że idealizuje rozumienia. pan człowieka, idealizuje pan człowieka, był wyszłoby, który przecież mówi, że należy skupić się wyłącznie na Tajwanie, porzuciwszy tak. Europę. E, a Benu Hodgesowi zdarza się mylić? Tak. Ben A często? Boże, mam nadzieję, że to nie będzie tłumaczone na angielski. Ja go bardzo lubię, to jest good buddy, tak. To jest bardzo dobry żołnierz, natomiast wojskowi mają często ograniczenia, go... wiem, to jest niepopularne zdanie. Często nie mają wystarczających szerszych horyzontów jego strategii, dlatego strategii robią głównie cywile w Stanach. To jest bardzo dobry żołnierz, natomiast no, nie ma horyzontów. Hodges, wielki to jest wielki strategiczny, no mam nadzieję, że nie będzie się tego tłumaczyć, tak? To jest bardzo fajny facet. I, my nie, my nie. Jeżeli ba nikt... Bardzo fajny nikt... facet. Ktoś może z zna tego się, zrobić notatkę. Zna się na sztuce wojennej. To jest trochę jak z generałem Skrzypczakiem, tak? To jest wojak, tak? General Skrzypczak kiedy... się wypowiada o sztuce operacyjnej, to jest okej. Okay. Jak już o strategii, to odjeżdża mu to, tak? Trochę. Czyli jak mówi, że Ukraińcy odbiją Krym, tak? najpóźniej do lata, to nie należy tego traktować jak przepowiedni no, chciałbym, rozmawiam, wysokiej na, Rozmawiam z nim bardzo często, się bardzo lubimy. Chciałbym mu okazać najwyższy szacunek. Ale są tacy, którzy uważają, że to jest niemożliwe. Tak? Ale chciałbym, żeby Ben z miał rację. Naprawdę chciałbym. No a skoro przy błędach jesteśmy, to Marcin miał ostatnie pytanie i będziemy zmierzać do mhm. końca tego odcinka. Marcinia. Tak, zainspirował mnie Robert Kaplan, który popełnił całą książkę o swoim największym błędzie jako analityka. On mówi, że w jego przypadku to była wojna w Iraku, którą poparł, wierząc w to, że powstanie amerykański protektorat, z którego będzie promieniować wolności liberalne, wartości na państwa ościenne i że to będzie... Że to będzie kompletny game changer dla Bliskiego Wschodu, a skończyło się to katastrofą, i dzisiaj mówi, rozumiem mądrość Alfa Rabiego, który rzekł, lepiej 100 lat tyranii niż rok anarchii. I chciałem zapytać, jaka była Pana największa porażka jako analityka? Myślę, że było ich sporo. Zacznę od najbardziej oczywistej. I to powtarzanej kilkakrotnie, więc się widocznie nie uczę na, błędu, na błędzie swoim. Otóż. Za każdym razem przeceniałem sterowność państwa polskiego. Aż w końcu się nauczyłem przy Armii Nowego Wzoru i tak dalej. Naprawdę kiedyś wierzyłem w państwo polskie. Może dlatego, że nie miałem z nim aż tak dużo kontaktu. To jest mój, to jest wielki błąd i to nie są żarty, bo dokładnie taki sam, oczywiście, zachowując wszystkie proporcje, popełnił Putin, będąc przekonanym, że ma świetne wojsko i jest w stanie wykonać zadanie, prawda? Pewne. Okazało się, że to wojsko nie było takie świetne i nie dało rady pod kijowe. Także to jest wielka skala błędu myślenia. To raz. Dwa, dwa że. Oceniłem już w 2015-2016 roku, gdy pisałem pierwszą książkę, że stopień zglobalizowania świata jest tak duży i Amerykanie są w strukturalnym schyłku. I stopień z, z, zbratania biznesu, łańcuchu wartości, że Amerykanie nie podniosą ręka na globalizację. Może będzie wojna jakaś przypadkowa na Zachodnim Pacyfiku, ale nie podniosą, nie będą strukturalnie odcinać, prawda? Tego rozwodu nie będą robić. No. I zapanował Donald Trump, i w drugim roku panowania Donalda Trumpa, szalony Donald Trump z jeszcze bardziej szalonym Nawarro wyszli i powiedzieli, że ZT i Huawei tniemy globalizację. Absolutnie się tego nie spodziewałem, że oni podniosą rękę na to. I oni podnieśli. Oni centralnie podnieśli i uruchomili domino. Uruchomili to wszystko, co się dzieje. Tak? Skalowalna wojna, Eurazję, opanowanie nad tym, jak funkcjonuje ona, zaczęło się w drugim roku, moim zdaniem, opanowania Donalda Trumpa. I, I to jest... Nie spodziewałem się, że Amerykanie znajdą w sobie siły i trochę takiego szale, szaleństwa. A teraz już no, Biden robi to samo. Jeszcze pogłębia. Tego, tego też nie przewidziałem, tak? po prostu. No nie wiem, jak się mam dalej biczować, bo to są dwa poważne, dwie poważne rzeczy. Myślę, że takie bardzo wyraziste to jest to, co powiedziałem. Putin też uważa, że ma świetne wojsko, które na papierze pobierało tyle racji żywnościowych, tyle pensji i w ogóle w batalionowych grupach taktycznych były takie ukompletowanie i w ogóle wszyscy mu obiecywali, że będzie. Okazało się, że jest za krótkie. I zużył je, to tak jakby mieć BMW sportowe, cabrio, które kosztowało mnóstwo pieniędzy i w ogóle fajne ma statystyki, tu jedzie, tu przyspieszenie, pak, pak, nawet niezły bagażnik. I po prostu w górach przez strumienie i głazy puściliśmy je, tak? I dalej upieraliśmy się, że da radę, tak? Bo ma statystyki takie dobre. No i niestety się zużyło, tak? Coś w tym stylu. no Może nie jest to doskonałe porównanie, ale, ale coś w tym stylu. Ale też późna, późna godzina każe wybaczyć nawet niedoskonałe i niedomknięte metafory. To mówię o nas wszystkich trzech. Naszym gościem był dzisiaj Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future, Stratek, autor wielu książek, w tym ostatniej: Najlepsze miejsce na świecie. Dziękujemy za tę część rozmowy, ale dzisiaj wyjątkowo to nie jest koniec całej rozmowy, bo dla wspierających nas na uwaga, uwaga, powinien mieć werble startującym naszym właśnie serwisie Patronite, będziemy mieli bonusowy segment z Jackiem Bartosiakiem. Ci, którzy zechcą z nami zostać dłużej, na pewno znajdą link, pod którym można nas wesprzeć i obejrzeć całą rozmowę razem z tym bonusowym segmentem. I jeszcze raz dziękuję panu. Za dziękuję. wizytę i tę rozmowę. Podjął pan rękawice, odezwał się do nas i zaproponował tę dyskusję, która, mam nadzieję, zadowoli i krytyków, i zwolenników, i tych, którzy byli ciekawi, jak takie starcie może wyglądać. Ja również dziękuję i myślę, że to założenie, którym zaczynaliśmy tę rozmowę, udało nam się zrealizować. Dziękuję pięknie ja również, bo bardzo miło.